Ta niezwykła historia wydarzyła się naprawdę. Był 11 lipca 1897 roku. Pogoda na Spitsbergenie nagle się poprawiła. Wiatr z południa wydawał się być stabilny, a inżynier Salomon Andri zdał sobie sprawę, że taka okazja może się nie powtórzyć. Jego wielkim marzeniem było zdobycie bieguna północnego. Nie zamierzał jednak przedzierać się tam z saniami ani dryfować statkiem. Jego plan był o wiele bardziej spektakularny, elegancki i nowoczesny. Chciał polecieć nad biegun balonem wypełnionym wodorem. Miał sterować nim za pomocą lin oraz żagli i po zaledwie kilku dniach wylądować gdzieś na Alasce lub na wybrzeżu Syberii. Podyktował ostatni telegram adresowany do króla Szwecji, a potem wraz ze swoimi dwoma towarzyszami wszedł do gondoli. Ich pomocnicy odcięli liny, balon wzniósł się w powietrze, a żagle złapały wiatr. W pewnym momencie ludzie na ziemi zamarli jednak z przerażenia. Balon został porwany nagłym podmuchem i zaczął szybko obniżać swój lot. Gondola dotknęła wód oceanu i wydawało się, że za chwilę zanurzy się całkowicie. Wtedy mężczyźni wyrzucili jednak do morza sporo balastu, a ogromna kula wodoru poszybowała w przestworze. Po kilkunastu minutach przelecieli nad małą wyspą Fogelsang, czyli ostatnim kawałkiem lądu zaznaczonym na mapie. Dalej na północ rozciągały się już tereny zupełnie nieznane, a oni byli pierwszymi ludźmi, którzy mieli szansę je odkryć. Najmłodszy członek wyprawy, Nils Strindberg, włożył wtedy do puszki prywatny list i wyrzucił go gdzieś nad wyspą. Miał nadzieję, że zostanie odnaleziony przez marynarzy i wysłany do Anny Charlier, jego wielkiej miłości, z którą był zaręczony od kilku miesięcy. Było co prawda całkiem możliwe, że powróci do niej szybciej niż list, ale na wszelki wypadek, gdyby nie wracał dłużej, chciał ją zapewnić, że ich młodzieńcze, zakochane serca są przeznaczone dla siebie nawzajem. Balon wzniósł się teraz na znaczną wysokość, wiatr był pomyślny, a trzej odkrywcy poszybowali w stronę bieguna północnego. Nils nie powrócił jednak do swojej Anny ani w tym samym roku, ani w kolejnym. Trzej mężczyźni przepadli bez wieści, a dalsze losy ekspedycji Andri pozostawały przez długi czas jedną z największych tajemnic dalekiej północy. Zapraszam Was na opowieść o szalonej, zagadkowej wyprawie. O odwadze, miłości i walce o życie. Będę Wam wdzięczny za łapkę w górę oraz subskrypcję. Wszystkich nowych słuchaczy serdecznie witam na kanale Świat Wciąga i bardzo dziękuję wszystkim patronom za Wasze wsparcie tego, co robię. A teraz przenieśmy się już na północ. Część pierwsza. Ekspedycja. Historia eksploracji regionów polarnych jest pełna marzycieli i łowców przygód, którzy przez całe lata walczyli z mrozem, śniegiem i lodem. Niektórym z nich udawało się odkryć nowe tereny i zapełnić kawałek białej plamy na mapie, chociaż płacili za to ogromnym trudem i poświęceniem, a bardzo często też życiem. Salomon Andri także był marzycielem, ale zupełnie innego typu. Był inżynierem i wynalazcą. Patrzył na świat z perspektywy problemów do rozwiązania i wierzył, że kluczem do pomyślnej przyszłości wszystkich ludzi jest postęp techniczny i rozwój nauki. W latach 70. XIX wieku ukończył studia w Królewskim Instytucie Technologicznym w Sztokholmie i podjął pracę jako projektant maszyn. Popłynął także do USA na wystawę światową w Filadelfii i poznał tam słynnego pioniera baloniarstwa Johna Weissa. Zachwyciły go rozwiązania techniczne stosowane w jego balonach, a także różne odkrycia związane z atmosferą oraz wiatrami. Weiss zaproponował mu nawet pierwszy podniebny lot, chociaż z powodu awarii w końcu do niego nie doszło. To właśnie tamta podróż ukształtowała jednak pasję Andri i fascynację wszystkim, co wiązało się z baloniarstwem. Po powrocie do Szwecji kontynuował karierę inżyniera na różnych stanowiskach i podjął też pracę asystenta na swojej dawnej uczelni.
Kiedy natomiast osiągnął wiek 28 lat, udał się po raz pierwszy na daleką północ. Wziął wtedy udział w szwedzkiej wyprawie naukowej na Spitsbergen i spędził tam całą zimę. Odpowiadał m.in. za obserwację zjawisk elektrycznych w atmosferze, a także wpływu braku światła słonecznego na skórę człowieka. Przeprowadzał różne eksperymenty, dokonywał pomiarów i zapisywał swoje spostrzeżenia. Nawiasem mówiąc, inicjatorem projektu naukowego związanego z tą ekspedycją był profesor Georg von Neumayer, którego możecie kojarzyć na przykład z mojego audiobooka Dramat w Australii. Miejsce, w którym zimował Andri oraz jego współtowarzysze, było związane też z inną tragiczną polarną historią. Równo 10 lat wcześniej, w tym samym budynku, zimowała bowiem grupa 17 norweskich łowców fok. A kiedy wiosną przypłynął po nich statek, okazało się, że wszyscy nie żyją. Przez długi czas przyczyna ich śmierci była wielką zagadką. Podejrzewano m.in. szkorbut, gruźlicę oraz zatrucie jadem kiełbasianym. I dopiero niedawno, po ponad 130 latach, udało się udowodnić, że mężczyźni zginęli w wyniku zatrucia ołowiem, używanym do uszczelniania puszek z żywnością. Po powrocie ze Spitsbergenu nasz bohater rozwijał swoją karierę inżynierską i naukową. Jako 30-latek rozpoczął pracę w szwedzkim urzędzie patentowym, a wkrótce potem został też wykładowcą fizyki doświadczalnej w szkole technicznej. Interesował się też w dalszym ciągu fizyką atmosfery i baloniarstwem, a w końcu w roku 1893 otrzymał grant na zakup niewielkiego balonu. Nadał mu nazwę Sfia i w ciągu kolejnych 2 lat wzniósł się w powietrze kilkadziesiąt razy. W odróżnieniu od wielu innych aeronautów nie traktował jednak swych lotów w kategoriach sportowych czy przygodowych. Fascynowały go przede wszystkim sprawy techniczne i naukowe. Za każdym razem przeprowadzał różne eksperymenty oraz pomiary, a wyniki swych badań opisywał w raportach dla Szwedzkiej Akademii Nauk. Andri odbył też 9 kilkugodzinnych, samotnych podróży ze Sztokholmu i Göteborga. Pokonywał zwykle dystanse liczące od kilkudziesięciu do 200 kilometrów i wznosił się na wysokość około 3000 metrów, chociaż raz poszybował aż na 4500. Fotografował teren z powietrza i zachwycił się możliwością tworzenia map na podstawie zdjęć. Był niezwykle oczarowany perspektywami, jakie otwiera przed ludźmi baloniarstwo, chociaż dostrzegał także pewne ograniczenia, takie jak brak możliwości kontrolowania kierunku lotu i określania swojej pozycji. Często był zmuszony do latania bez widoczności pomiędzy chmurami, a jedynym sposobem, aby odtworzyć potem trasę, jaką pokonał, było zrzucanie z balonu kartek pocztowych z prośbą o odesłanie ich potem na jego adres wraz z adnotacją, gdzie dana kartka została znaleziona. Najbardziej znaną z podróży Andri z tego okresu jest lot numer 3, który odbył się w październiku 1893 roku. Nasz bohater wyleciał wtedy ze Sztokholmu i zamierzał polecieć na południowy zachód. Szybko otoczyły go jednak gęste chmury, kompletnie stracił orientację, a wiatr porwał go w dokładnie przeciwną stronę. Przekonał się o tym dopiero po 3 godzinach, kiedy obniżył swój lot i zobaczył pod sobą wody Bałtyku. Od tej pory próbował ujarzmić rozpędzony balon za pomocą lin zwisających z gondoli, a w końcu po ponad 10 godzinach lotu i pokonaniu prawie 300 km wylądował na małej wysepce u wybrzeży Finlandii. Stał się w ten przypadkowy sposób pierwszą osobą, która przeleciała balonem nad Morzem Bałtyckim, chociaż uważał, że o wiele ważniejsze było pewne odkrycie, którego dokonał. Doszedł do wniosku, że używanie długich lin oporowych, to znaczy takich, których końcówki włóczą po ziemi lub po powierzchni morza, prowadzi do uzyskania pewnej kontroli nad lotem. Chodziło tu przede wszystkim o zmniejszenie prędkości i wysokości, chociaż równie istotny był fakt, że dzięki linom balon nie zmieniał swego kierunku przy każdym drobnym podmuchu wiatru, tylko leciał o wiele bardziej stabilnie.
W swych kolejnych podróżach Andrii już za każdym razem stosował liny, a w pewnym momencie dodał też żagiel. Z eksperymentów wynikało, że dzięki temu był w końcu w stanie, przynajmniej w pewnym zakresie, sterować lotem swojego podniebnego pojazdu, co w przypadku balonów bez takiego wyposażenia jest niemożliwe. Oczywiście ogólny kierunek lotu był w dalszym ciągu dyktowany przez wiatr, ale dzięki umiejętnemu manipulowaniu linami oporowymi oraz żaglem był w stanie wpływać na ten kierunek i lekko skręcać w lewo lub w prawo, odchylając w ten sposób tor lotu o nawet 30 stopni. Bardzo ciekawa była też ósma podróż Andrii, która odbyła się w rok po słynnej przeprawie do Finlandii. Wyruszył z Göteborga i poleciał na wschód, ale ponieważ przez większość lotu towarzyszyły mu gęste chmury, nie miał pojęcia, dokąd niesie go wiatr. Była to jego najdłuższa podróż i liczyła prawie 400 km. Przeleciał przez całą szerokość Szwecji i ponownie wleciał nad Bałtyk, a ostatecznie po kilku godzinach znalazł się nad Gotlandią. Wypróbował wówczas mechanizm błyskawicznego wypuszczania gazu z czaszy balonu i udało mu się wylądować niemal dokładnie tam, gdzie chciał, a to w porównaniu z wcześniejszymi próbami było ogromnym postępem. W sumie podczas 9 lotów pokonał ponad 1500 km i spędził w powietrzu kilkadziesiąt godzin. Nie jest to może jakoś wybitnie długo, ale trzeba tu przyznać, że dzięki jego metodycznemu, naukowemu podejściu, ciągłym eksperymentom i wyciąganiu wniosków, były to wszystko godziny bardzo dobrze wykorzystane. Gdy opanował swoją metodę sterowania balonem, poczuł, że chciałby ją wypróbować na o wiele dłuższym dystansie. Jego pierwszym pomysłem był przelot nad Atlantykiem, ale tuż potem jego myśli zaczęły krążyć wokół dalekiej północy. Eksploracja polarna była jednym z największych wyzwań tamtych czasów. Oba bieguny pozostawały wciąż niezdobyte, a na północ od Spitsbergenu mogły się kryć nieznane jak dotąd lądy. Do tamtej pory odbyło się już wiele prób dotarcia na biegun północny. Żadna nie osiągnęła jednak swojego celu i nikt nie zbliżył się nawet do tego punktu na bliżej niż 700 kilkadziesiąt kilometrów. W wyścigu o biegun przodowali Brytyjczycy i Norwegowie. I to właśnie ekspedycja norweska pod dowództwem Fridtjofa Nansena mogła już wkrótce zmienić bieg historii. Nansen zamierzał dotrzeć na północ na pokładzie dryfującego statku, celowo wmrożonego w lód. Potem natomiast mógł pokonać ostatnie kilometry do celu, podróżując po lodzie z psim zaprzęgiem. Ta wyprawa mogła potrwać nawet 3 lata i wydawało się, że nie ma żadnego sposobu, aby dotarcie na biegun mogło być szybsze. Z taką opinią nie zgadzał się jednak Andrii. Mocno wierzył, że zamiast przedzierać się pieszo lub statkiem przez niebezpieczne lodowe pustkowia, można po prostu przelecieć nad nimi nowoczesnym, komfortowym balonem, a w pewnym momencie postawił przed sobą zadanie udowodnienia, że jest to możliwe. Nasz bohater nie należał do ludzi, dla których największym celem eksploracji polarnej było postawienie swej stopy w jakimś konkretnym punkcie. Nie zamierzał lądować na biegunie północnym i uważał, że wyrzucenie w tym miejscu boi zawierającej stosowną wiadomość i szwedzką flagę jest zupełnie wystarczające. Znacznie ważniejsze były dla niego za to odkrycia naukowe i poszerzanie ludzkiej wiedzy, a wobec tego przez cały lot zamierzał dokonywać różnych pomiarów i obserwacji. Wiedział także, że patrząc z góry na krajobraz Arktyki, będzie w stanie sporządzić mapę rozległego terenu, a być może odkryć też jakieś nieznane dotąd lądy. Za idealne miejsce do startu uważał północną część Spitsbergenu. Stąd do bieguna było około 1100 km i przy pomyślnym wietrze można było dolecieć do niego w ciągu zaledwie 2 dni. Podejrzewał, że balon poleci potem dalej, na drugą stronę Arktyki i dotrze w końcu na wybrzeża Alaski, Kanady albo Syberii. Cała podniebna podróż miała liczyć mniej więcej 3500 km i potrwać zaledwie około tygodnia.
Oczywiście zależało to w dużej mierze od siły oraz kierunku wiatru, a samo trafienie w biegun było niepewne. Andrii zakładał jednak, że dzięki swojemu wynalazkowi z żaglami oraz linami będzie w stanie, przynajmniej do pewnego stopnia, sterować lotem balonu. Nasz bohater podzielił się swymi przemyśleniami z najsłynniejszym szwedzkim polarnikiem Adolfem Nudenheldem, który 15 lat wcześniej stał na czele wyprawy, która jako pierwsza w historii przepłynęła przez przejście północno-wschodnie i opłynęła cały kontynent euroazjatycki. Nudenheld był pod dużym wrażeniem pomysłu Andrii. Uważał, że ma duże szanse powodzenia i w kolejnych miesiącach wyrażał wielokrotnie publicznie swoje poparcie dla tego planu. To ośmieliło naszego bohatera do podjęcia kolejnych kroków i w połowie lutego 1995 roku przedstawił swój pomysł Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk. Zwrócił m.in. uwagę na to, że skala odkryć geograficznych, których można dokonać z powietrza w ciągu zaledwie kilku dni, jest o wiele większa niż w przypadku jakiejkolwiek wyprawy wodno-lądowej, nawet takiej trwającej wiele miesięcy, i podkreślił różnorakie korzyści naukowe, które mógłby przynieść jego lot nad Arktyką. Oczywiście przyznawał, że wyprawa jest ryzykowna. Wierzył jednakże, że przed ludzkością stoi wiele wyzwań, które są ryzykowne, ale i tak warto je podjąć w imię rozwoju wiedzy i lepszego poznania naszej planety. Argumentował, że lot sterowalnym statkiem powietrznym jest mimo wszystko o wiele bezpieczniejszy od wszystkich innych sposobów eksploracji Arktyki, zwłaszcza przy odpowiedniej konstrukcji balonu. Sugerował, że musi on mieć powłokę na tyle szczelną, aby móc się utrzymać w powietrzu przez mniej więcej 30 dni. Podróż ze Spitsbergenu na Alaskę lub na Syberię przy korzystnych wiatrach szacowano na zaledwie 6 albo 7 dni, a wobec tego jego założenia projektowe zakładały ogromny, pięciokrotny margines bezpieczeństwa. Projekt Andrii został przyjęty z wielkim entuzjazmem i to zarówno przez naukowców, jak i przez prasę i ogół społeczeństwa. Istotną rolę spełniało przy tym poczucie narodowej dumy. Wielu Szwedów nie mogło przeboleć faktu, że Norwegowie w eksploracji polarnej mają nad nimi wyraźną przewagę. I to mimo, że w tamtym czasie oba narody funkcjonowały w ramach jednego państwa. Uważali, że Szwecja powinna zająć należne jej miejsce w wyścigu o biegun i tereny arktyczne, a ekspedycja Andrii wydawała się w tym kontekście wielką szansą. Nasz bohater potrzebował teraz sporych funduszy, ale zgromadził je zaskakująco szybko. Król Oskar II przekazał 30 tysięcy koron, a identyczną kwotę wyłożył też baron Dickson, to znaczy jeden z najbogatszych Szwedów. Inżyniera Andrii odwiedził też osobiście słynny wynalazca Alfred Nobel. Był zachwycony jego pomysłem oraz wartością naukową potencjalnych odkryć i ostatecznie ofiarował mu wyższą kwotę niż król oraz baron razem wzięci. Projekt zyskał także uznanie za granicą. Niektórzy weterani lotów balonem powątpiewali wprawdzie w skuteczność jego kontrolowania za pomocą żagli i lin oraz szczelność powłoki, ale ogólnie rzecz biorąc, pomysł Andrii uznawano za wizjonerski, niczym ucieleśnienie idei z książek Juliusza Verna. W drugiej połowie 1895 roku Andrii wyruszył w podróż do Londynu oraz Paryża, aby skonsultować swój plan z ekspertami z dziedziny baloniarstwa. Dopracował specyfikację balonu i porównał ofertę kilku producentów, a w końcu zamówił go w podparyskiej pracowni Henri Lechambre. Powłokę uszyto z chińskiego jedwabiu i składała się ona z ponad 3000 prostokątnych kawałków płótna połączonych jedwabną nicią. W górnej części balonu zastosowano 3 warstwy materiału, natomiast w dolnej 2. Każdy szew został uszczelniony jedwabnym klejonym paskiem, a cała powłoka została też polakierowana dwukrotnie od wewnątrz oraz od zewnątrz. Pierwotną nazwą balonu miał być biegun północny. Ale w pewnym momencie Andrii zmienił zdanie i nazwał go Ornen, to znaczy orzeł. Istnieją różne wersje doniesień na temat jego koloru.
prawdopodobnie był różowo-czerwony, chociaż niektóre źródła podają, że brązowo-pomarańczowy. Średnica czaszy przekraczała 20 metrów, natomiast maksymalna masa startowa wynosiła 5 ton. Bardzo ciekawa była także gondola. Miała pomieścić nie tylko balast i 3 osoby, ale też prowiant na wiele tygodni, aparaty do zdjęć lotniczych, przyrządy naukowe oraz klatki z gołębiami pocztowymi. Zabierano też sporo sprzętu awaryjnego, m.in. namiot oraz gotowe do zmontowania elementy łodzi, a także trojga sań. Konstrukcja gondoli była dokładnie przemyślana i składała się z 2 poziomów. Górna była tak jakby tarasem dziennym, osłoniętym plandeką, w którym aeronauci mieli spędzać większość czasu oraz prowadzić obserwacje, korzystając z jasności dnia polarnego. Dolna zabudowana była natomiast magazynem oraz sypialnią, mogącą pomieścić 1 lub maksymalnie 2 osoby. Gondola była ponadto zaopatrzona w kilka schowków, a także ponad 200 kieszeni różnej wielkości. Sterowanie balonem miało odbywać się za pomocą 4 żagli, a także 3 długich lin, z których każda liczyła około 1 km. Miały być one wleczone po lodzie i umożliwiać lot na w miarę stałej wysokości od 150 do 250 metrów, czyli poniżej poziomu chmur. Ich łączna waga wynosiła 850 kg, co samo w sobie stanowiło pokaźny balast. Na samym szczycie balonu umieszczono ponadto dodatkową płachtę. Można nią było ruszać za pomocą krótkich linek, co zapewniało dobry mechanizm do strząsania śniegu i lodu. Co ciekawe, po przemyśleniu sprawy, nasz bohater postanowił nie przeprowadzać lotów testowych nowym balonem. Może to z jednej strony wydawać się dziwne, ale z drugiej pozwoliło uniknąć uszkodzeń, z którymi trzeba się było liczyć po każdym locie. Przetestowane zostały za to bardzo dokładnie wszystkie istotne elementy konstrukcji balonu. Właściwości tkaniny, wytrzymałość lin i szczelność zabezpieczeń przed wyciekaniem wodoru. Z testów oraz obliczeń wynikało, że powłoka jest prawie nieprzepuszczalna i powinna pozwolić na utrzymywanie balonu w powietrzu przez zakładane 30 dni. Andrii był nie tylko pomysłodawcą całej wyprawy, ale zamierzał też osobiście stanąć na czele załogi balonu. Nie miał też żadnych problemów z rekrutacją 2 pozostałych osób, a gdy tylko ogłosił swe plany lotu na biegun, mógł wybierać spośród całej rzeszy ochotników. Jego pierwszym wyborem okazał się jego stary znajomy, Nils Gustav Ekholm. Był doświadczonym meteorologiem i badaczem Arktyki. A kilkanaście lat wcześniej to właśnie on stał na czele wspomnianej już wyprawy naukowej na Spitsbergen. Wówczas to on był szefem Andrii, teraz jednak mieli zamienić się rolami. Obaj panowie byli już po 40, choć Ekholm w zasadzie dobijał już 50. Trzecim członkiem załogi został dla odmiany ktoś bardzo młody, to znaczy 24-letni Nils Strindberg. Kilka miesięcy wcześniej ukończył z wyróżnieniem studia z zakresu fizyki oraz chemii, natomiast od niedawna pełnił rolę asystenta w Królewskim Instytucie Technologicznym. Jedną z jego największych pasji była fotografia. Słynął nie tylko z wykonywania doskonałych zdjęć, ale także z konstruowania własnych aparatów i znajomości sprzętu, a wobec tego był doskonałym kandydatem do roli fotografa oraz obserwatora naukowego ekspedycji. Nie miał wprawdzie jak dotąd doświadczenia w baloniarstwie, ale już po wyborze do grona załogi udał się do Paryża, by nauczyć się tam obsługi balonów i odbyć szereg lotów treningowych. Strindberg był zakochany i to ze wzajemnością. Jego wybranką była starsza o rok Anna Charlier, która uczyła gry na fortepianie w jednej ze szkół niedaleko Sztokholmu. Przyjeżdżał do niej co tydzień, zabierał ją na spacery i uważał, że jest najwspanialszą dziewczyną na ziemi. Byli ze sobą bardzo szczęśliwi i oboje wierzyli, że czeka ich długie, wspólne życie. Nils zamierzał oświadczyć się Annie, choć postanowił odłożyć to do momentu, kiedy wróci z wyprawy.
Przygotowania do lotu wkroczyły wkrótce w decydującą fazę. Kończono już gromadzenie zapasów i sprzętu, natomiast wiosną 1996 roku gotowy balon przypłynął w skrzyniach z Francji do Szwecji. W Göteborgu zbudowano także na próbę duży drewniany hangar. Potem zdemontowano poszczególne elementy jego konstrukcji i umieszczono na pokładzie parowca Virgo, tak aby były gotowe do ponownego montażu na dalekiej północy. 7 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie członków wyprawy. Na nabrzeżu zgromadziło się wtedy mnóstwo osób. Były patriotyczne przemówienia, szwedzkie flagi i życzenia sukcesu. Parowiec udał się z Göteborga do Tromsø, północnej Norwegii, a następnie po krótkim postoju w stronę Spitsbergenu. Warto przy tym jednak zaznaczyć, że o ile dzisiaj nazwa Spitsbergen odnosi się tylko do jednej, największej wyspy, archipelagu Svalbard, to w tamtych czasach stosowano ją w odniesieniu do całego regionu. Miejscem, do którego zmierzali nasi bohaterowie, była północno-zachodnia część tego archipelagu, a dokładnie niewielka wyspa Danskjoja, oddalona o 1000 km od Półwyspu Skandynawskiego i 1150 km od bieguna północnego. Dotarli tam po 2 tygodniach podróży, natomiast potem robotnicy z ekipy naziemnej rozpoczęli budowę drewnianego hangaru. Pogoda była naprawdę kiepska, prace posuwały się wolno, a ośmiokątny budynek był gotowy dopiero w połowie lipca. Był pozbawiony dachu, za to posiadał 8 sześciopiętrowych drewnianych ścian, które były skonstruowane tak, aby można je było szybko zdemontować. Nad brzegiem zatoki rozłożono także aparaturę do produkcji wodoru. Wytwarzano go z opiłków żelaza, kwasu siarkowego i wody morskiej, a następnie kierowano długimi wężami do wnętrza hangaru pod jedwabną powłokę. Napełnianie balonu trwało kilka dni i zakończyło się 27 lipca. Ekwipunek wyprawy umieszczono w gondoli i od tego czasu trzem polarnym aeronautom pozostawało już tylko cierpliwie czekać na pomyślny wiatr. Potrzebowali rzecz jasna wiatru z południa, ale ku ich wielkiemu rozczarowaniu właściwie przez całe lato wiatr wiał z północy. Oczekiwali przez 3 kolejne tygodnie. W każdej chwili byli gotowi wsiąść do gondoli i polecieć w stronę bieguna, a Andri wraz z ekipą naziemną dbali o to, by na bieżąco uzupełniać straty wodoru. Warunki nie poprawiły się jednak ani trochę, a 17 sierpnia zapadła decyzja o odwołaniu tegorocznego startu. Rozpoczęło się wtedy pakowanie sprzętu i wypuszczanie gazu spod powłoki, a po kolejnych 3 dniach nasi bohaterowie wsiedli na pokład statku i rozpoczęli podróż powrotną. Kiedy dotarli do norweskiego Tromsø, stali się przypadkowo świadkami wielkiej parady związanej z końcem wyprawy Nansena. Nie udało mu się co prawda zdobyć bieguna, ale wraz z jednym ze swoich towarzyszy pobił rekord najdalej na północ i zbliżył się na odległość około 400 km od celu, a to uznano za wielki norweski sukces. Nastroje w Tromsø i całej Norwegii były iście triumfalne, tymczasem w Szwecji panowało rzecz jasna wielkie rozczarowanie. Podkreślano wprawdzie zazwyczaj, że odwołanie startu balonu inżyniera Andri było związane z obiektywnymi czynnikami pogodowymi, ale pojawiały się także głosy krytykujące cały ten pomysł, a nawet drwiące z jego błędnych założeń odnośnie kierunku wiatru na Spitsbergenie. Nasz bohater nie zamierzał się jednak poddawać. Była to z jednej strony kwestia honoru, związana z presją ze strony prasy oraz sponsorów, ale co być może ważniejsze, Salomon Andri uważał po prostu, że jego wielka idea zasługuje na podjęcie kolejnej próby. Jako inżynier i naukowiec wiedział, że nowatorskie eksperymenty mogą czasami po prostu się nie udać. Wierzył też jednak, że gdyby ludzkość nie dążyła do innowacji i zaprzestała prób realizacji śmiałych pomysłów, to siedzielibyśmy nadal w jaskiniach. Wszystkie cele i założenia jego projektu pozostawały aktualne. Balon i hangar były przygotowane, a wobec tego należało po prostu jeszcze raz następnego lata popłynąć na północ i podjąć kolejną próbę.
Młody Nils Strindberg myślał podobnie, a w jego wypowiedziach czuć było niegasnący entuzjazm i wiarę w końcowy sukces. Zupełnie inną postawę przejawiał jednak najstarszy członek wyprawy, czyli Nils Ekholm. Nadal uważał, że dotarcie na biegun drogą powietrzną jest ciekawym pomysłem. Nabrał jednak poważnych wątpliwości co do balonu, który mieli do dyspozycji. Po napełnieniu powłoki wodorem na wyspie Danskoja przeprowadzono pomiary jej szczelności. Ograniczona utrata gazu była wprawdzie czymś spodziewanym, ale Ekholm uważał, że w ich przypadku wodór uciekał w zbyt szybkim tempie. Według pierwotnych założeń balon powinien mieć zdolność do utrzymywania się w powietrzu przez 30 dni. Tymczasem według obliczeń Ekholma przy takiej nieszczelności mogło to być co najwyżej 17 dni. Nadal było to więcej niż szacowany czas lotu i powinno wystarczyć do ukończenia misji, ale margines bezpieczeństwa znacznie się skurczył. Pomiędzy nim a Andri doszło do znacznej różnicy zdań na temat bezpieczeństwa, a w konsekwencji jesienią Ekholm zrezygnował z wyprawy. Trzeba było teraz zwerbować kogoś na jego miejsce, a najlepszym kandydatem wydawał się 27-letni Knut Frenkel. Był inżynierem budownictwa lądowego, uwielbiał długie górskie wędrówki i uprawiał też różne sporty, a podczas ekspedycji miał się zająć obserwacjami meteorologicznymi. Andri dołączył do swej załogi także czwartego mężczyznę, Gustava Swedenbora, który był zięciem wspomnianego już polarnika Nudenhelda. Miał on pełnić rolę rezerwowego, na wypadek gdyby ktokolwiek z pozostałej trójki wykruszył się jednak z udziału w locie. Zarówno Frenkel, jak i Swedenbor udali się do Paryża na szkolenie baloniarskie i odbyli tam 7 lotów treningowych. Niektóre źródła wspominają ponadto o tym, że do Francji wysłano też balon, tak aby wprowadzić w nim kilka ulepszeń i przede wszystkim zwiększyć szczelność powłoki. Po długich namowach Andri zgodził się także na pewną modyfikację lin oporowych. Dotychczas każda z nich stanowiła jedną całość. Teraz jednak przecięto je w pewnym miejscu i złączono ponownie za pomocą gwintowanych tulei. Gdyby któraś z tych lin zaczepiła na dole o coś twardego, gdzieś się zaklinowała i uwięziła balon niczym na smyczy, to można było tak pokręcić jej górną częścią, by połączenie gwintowe zostało zerwane. Stracono by wtedy fragment tej liny, ale uwolniono by całą resztę. Pod koniec października bardzo istotne wydarzenie miało też miejsce w Szwecji. Strindberg zdobył się na odwagę i oświadczył się Annie Charlier, a ona z wielką radością przyjęła te oświadczyny. Planowali się pobrać mniej więcej za rok, kiedy to Nils powróci z bieguna. Minęło 7 kolejnych miesięcy. 18 maja 1897 roku Nils pożegnał się z Anną i członkowie ekspedycji popłynęli na północ. Po 2 tygodniach dotarli na Spitsbergen i na wyspę Danskoja i ku ich wielkiej uldze zobaczyli, że hangar zbudowany rok wcześniej jest nadal w dobrej kondycji. Kilka kolejnych dni minęło na rozładunku całego sprzętu. Powłokę balonu rozłożono w hangarze, a następnie przeprowadzono szereg prac związanych z jej uszczelnianiem i rozpoczęto też po raz drugi produkcję wodoru. Napełnianie powłoki trwało około 4 dni i zakończono je 18 czerwca. Przeprowadzono wtedy testy szczelności i wypadły one stosunkowo pomyślnie. Co prawda z balonu nadal uciekał wodór i to nawet nieco bardziej niż pierwotnie się spodziewano, ale nasi bohaterowie doszli do wniosku, że tempo jego utraty jest nadal akceptowalne. Podobnie jak poprzedniego lata, największą niewiadomą był teraz wiatr. Przez wiele dni wiało z północy, temperatura oscylowała wokół minus kilku stopni Celsjusza i padał śnieg, a w nocy z 6 na 7 lipca nadszedł gwałtowny sztorm. Kiedy się skończył, nastąpiła jednak wyraźna zmiana. Pogoda znacznie się poprawiła, a 10 wieczorem zaczęło w końcu wiać z południa.
Rankiem 11 lipca wszystkie pomiary wskazywały na silny, stabilny wiatr wiejący na północ, z lekkim odchyleniem na wschód. Trzej mężczyźni wiedzieli, że taka szansa może się nie powtórzyć, a Andrii zapytał swych towarzyszy o ich zdanie na temat startu. Strindberg powiedział, że według niego powinni spróbować. Frenkel natomiast przez chwilę się wahał. Potem jednak także oświadczył, że jest gotowy do lotu. W tej sytuacji nakazano częściowy demontaż północnych ścian hangaru. Robotnicy przystąpili do pracy, natomiast Andrii podyktował telegram do króla Oskara, a także drugi do gazety Aftonbladet. Wzniesiono pożegnalny toast odrobiną szampana, trzej podróżnicy wygłosili krótkie przemówienia, a potem uścisnęli dłonie ludziom z obsługi naziemnej. Dziarskim krokiem weszli do kosza, a o godzinie 13.46 Andrii nakazał odcięcie lin łączących orła z ziemią. Oswobodzony balon zaczął się teraz wznosić. Już po kilku sekundach jakiś gwałtowny podmuch rzucił go wprawdzie w stronę narożnego słupa stanowiącego część konstrukcji hangaru, a z gondoli dało się słyszeć zdanie: co to do cholery było? Balon odbił się jednak od niego i sukcesywnie nabierał wysokości. Ludzie z hangaru ruszyli szybko na kamienistą plażę, obserwując z zachwytem, jak wielka różowo-czerwona kula szybuje majestatycznie w stronę zatoki. Żagle natychmiast pochwyciły południowy wiatr i tak jak się spodziewano, orzeł poleciał na północ. Przez kolejną minutę wszystko było w porządku, ale w pewnym momencie zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Najpierw balon zaczął się kręcić, a potem w szybkim tempie tracił wysokość, tak że gondola zanurzyła się w wodzie. Była to bardzo niebezpieczna chwila, która mogła zaważyć na losach całej wyprawy, ale ponieważ Strindberg, Frenkel oraz Andrii wyrzucili wtedy do morza sporo balastu, gondola w końcu wyrwała się falom, a orzeł uniósł się w górę. Ludzie na brzegu przeszli natychmiast od stanu mocnego przerażenia do wielkiej radości. Balon szybował dumnie ku biegunowi północnemu, a dwuletnie przygotowania zdawały się być uwieńczone sukcesem. Podniosły nastrój został jednak zmącony po chwili przez głos jednego z marynarzy. Patrzcie, liny oporowe leżą tutaj na brzegu! Ludzie z obsługi podbiegli natychmiast bliżej i rzeczywiście odkryli coś, co nie mogło wróżyć niczego dobrego. Okazało się, że niedługo po starcie trzy długie liny, które miały zapewniać aeronautom możliwość sterowania balonem, zostały oderwane, a mówiąc dokładniej, ich dolne części wykręciły się z gwintowanych łączy. Niektóre źródła podają, że oznaczało to prawdziwą katastrofę i od tego momentu statek powietrzny, który chociaż w pewnym zakresie był sterowalny, zmienił się w zwykły worek z wodorem, zdany wyłącznie na łaskę wiatru. Inne wskazują jednak, że taka interpretacja jest przesadzona. Owszem, nasi bohaterowie stracili sporą część lin, ale mieli też liny zapasowe i w dalszym ciągu mogli korzystać z efektu oporowego, jaki dawało ciągnięcie ich po powierzchni morza lub lodu. Jeszcze inna wersja wydarzeń sugeruje natomiast, że nasi bohaterowie połączyli ze sobą te części lin oporowych, które im pozostały i utworzyli w ten sposób jedną długą linę, która nadal mogła zapewniać pewną sterowność. Niezależnie od tego, która z tych wersji była prawdziwa, najbardziej istotne wydaje się jednak to, że w wyniku zgubienia lin oraz wyrzucenia balastu, już w tych pierwszych minutach lotu balon stał się o wiele lżejszy niż zakładano. Stracił prawdopodobnie ponad 700 kg masy, a to oznaczało, że bardzo trudno było go teraz utrzymać na stabilnej, niedużej wysokości. Niektórzy członkowie ekipy naziemnej byli w związku z tym przekonani, że Andrii, Strindberg i Frenkel wylądują niedługo awaryjnie albo na małej wyspie Amsterdameja, odległej o 2 km od miejsca startu, albo na jeszcze mniejszej wysepce Vogelsang, oddalonej o 16 km. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Balon przeleciał nad obiema wyspami i z dość dużą prędkością zmierzał na północ, północny wschód.
Ludzie na plaży obserwowali jego lot przez kilkadziesiąt minut, aż w końcu orzeł zniknął gdzieś w chmurach. Część druga. Odkrycie. Gdy trzej mężczyźni odlecieli w stronę nieznanych arktycznych przestrzeni, zadawano sobie pytanie, kiedy można spodziewać się ich powrotu. Według optymistycznych szacunków powinni dotrzeć do bieguna północnego w ciągu dwóch dni, a po kolejnych kilku osiągnąć wybrzeże Alaski, Kanady albo Syberii. Ale ponieważ wszystko zależało od wiatru, mogli też równie dobrze spędzić w balonie nawet 30 dni. Ten podniebny lot orłem był jednak tylko pierwszą częścią ich ekspedycji. Było bardzo prawdopodobne, że wylądują na obszarze zupełnie bezludnym, a dotarcie do jakichkolwiek osad mogło im zająć jeszcze sporo czasu. Byli na to jednak przygotowani. Z elementów, które wieźli ze sobą, mogli złożyć trzy pary sań oraz niewielką łódkę. Mieli dużo żywności, a także namiot i broń, i zakładali, że będą w stanie pokonać pieszo nawet kilkaset kilometrów. Po dotarciu do siedlisk ludzkich liczyli bardzo na pomoc miejscowych. Od kilkunastu miesięcy władze rosyjskie, amerykańskie i kanadyjskie kolportowały pośród mieszkańców dalekiej północy coś w rodzaju ulotek z zapowiedzią wyprawy i rysunkiem balonu, a także z prośbą o udzielenie trzem mężczyznom wszelkiego wsparcia. Podróż z tych pierwszych osad do miast na południu mogła zająć kolejne kilka tygodni, a licząc to wszystko razem, wychodziło na to, że nawet przez kilka miesięcy nie ma potrzeby martwić się zbytnio o losy wyprawy. Nasi bohaterowie mieli dwa sposoby na przekazanie wiadomości do świata. Pierwszym z nich były boje, metalowe cylindry, do których można było schować kartkę papieru. Utrzymywały się na powierzchni morza dzięki zastosowaniu korka, a zatem warto je było zrzucać nad otwartymi wodami i liczyć na to, że kiedyś zostaną wyłowione. Drugim sposobem były gołębie pocztowe. Były prezentem od właścicieli gazety Afton Bladet, którzy mieli nadzieję, że dzięki temu będą w stanie uzyskać wieści od załogi Andri, zanim jeszcze powróci ona do cywilizacji. Ponad 30 ptaków zostało umieszczonych w gondoli w wiklinowych klatkach. Można było przyczepić do nich kapsułki z wiadomościami, przy czym połowa każdego listu miała być przeznaczona dla prasy i zapisana otwartym tekstem, natomiast druga połowa dla bliskich i zapisana w formie stenogramu. Specjalistą od tego ostatniego zapisu był Strindberg, który specjalnie na potrzeby wyprawy wziął udział w kursie stenografii. Pierwsze wieści od członków wyprawy dotarły do świata zewnętrznego już po czterech dniach od startu, kiedy to załoga pewnego norweskiego statku odnalazła pierwszego gołębia. Wiadomość brzmiała następująco. Wyprawa polarna Andri do Afton Bladet w Sztokholmie. 13 lipca, godzina 12:30. 82 stopnie szerokości geograficznej północnej, 15 stopni i 5 minut długości geograficznej wschodniej. Dobra podróż na wschód z odchyleniem o 10 stopni na południe. Na pokładzie wszystko dobrze. To już trzecia wiadomość wysłana przez gołębia. Jak widać, list nie zawierał informacji o jakichkolwiek problemach, chociaż analizując podane liczby, warto zwrócić uwagę na dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, współrzędne wskazywały na to, że balon pokonał w ciągu prawie dwóch dób 260 km w linii prostej, co oznaczało średnią prędkość wynoszącą około 5,5 km na godzinę. Była to prędkość kilkukrotnie niższa od zakładanej, a ponieważ do bieguna pozostawało im jeszcze niemal 900 km, przy takim tempie dotarcie do niego zajęłoby im prawie tydzień. Drugą niepokojącą informacją było to, że lecą na wschód, i to z nieznacznym odchyleniem na południe. Oznaczało to, że trafili na boczny wiatr i tak naprawdę zamiast na biegun kierowali się w stronę ziemi Franciszka Józefa. Oczywiście mogła to być sytuacja chwilowa i równie dobrze godzinę później mogli już pędzić prosto na biegun, ale dawała pewne podstawy do niepokoju.
Niedługo potem szwedzką prasę zalał szereg doniesień o znalezieniu kolejnych gołębi. Jeden z nich miał rzekomo dotrzeć do Anglii, inne do Skandynawii, ale za każdym razem okazywało się w końcu, że zamiast o gołębiu można by mówić raczej o zwykłej dziennikarskiej kaczce. Pojawiło się także mnóstwo doniesień o obserwacjach samego balonu, a różni ludzie twierdzili, że widzieli go w Szwecji, Kolumbii Brytyjskiej, na Grenlandii oraz na Sachalinie. Wiele doniesień napłynęło także z północnej Kanady i w co najmniej jednym przypadku prasa zdążyła już ogłosić, że ekspedycja Andrii została odnaleziona. Wszystkie te informacje okazały się jednak nieprawdziwymi plotkami. Przez pewien czas uważano, że najbardziej wiarygodne są doniesienia załogi holenderskiego statku płynącego przez Morze Białe. Marynarze twierdzili, że dostrzegli w oddali pozostałości balonu unoszące się na wodzie. Potem okazało się jednak, że był to martwy wieloryb. Po 2 miesiącach od rozpoczęcia wyprawy intrygujące wieści napłynęły także ze Spitsbergenu. Przy jednym z fiordów norwescy rybacy usłyszeli dziwne odgłosy dochodzące z jaskini i byli tak przekonani, że znajdują się tam jacyś ludzie, że wysłano nawet specjalną ekipę celem sprawdzenia tego miejsca. Odbiło się to oczywiście szerokim echem w prasie, ale w samej jaskini nie znaleziono niczego niezwykłego. Mijały kolejne dni, a Andrii, Strindberg i Frenkel nie dawali wciąż znaku życia. Ich przyjaciele i krewni byli już bardzo zaniepokojeni, ale największy szwedzki autorytet w sprawach polarnych, to znaczy Nordenskiöld, uspokajał, że jest nadal zbyt wcześnie, aby cokolwiek przesądzać. Kilka tygodni później szwedzkie gazety zaczęły pisać o mrożących krew w żyłach doniesieniach z Syberii. Na początku nadeszły wieści o obserwacjach dużego balonu gdzieś nad Oceanem Arktycznym. Potem jednak pojawił się też telegram informujący o znalezieniu dużego kosza przykrytego ogromnym płótnem, a także o 3 martwych mężczyznach. Nordenskiöld bardzo przejął się tym doniesieniem i nalegał na wysłanie do Rosji kogoś, kto wyjaśniłby całą sprawę. A w końcu takie zadanie otrzymał człowiek nazwiskiem Martin. Pojechał najpierw do Tomska, a potem dalej na północ kraju krasnojarskiego. Kiedy jednak dotarł na miejsce, odnalazł tylko jakąś zawaloną konstrukcję, a także 3 martwe konie. 9 miesięcy po utracie kontaktu z ekspedycją Andrii, w stronę Syberii wyruszyła jeszcze jedna wyprawa poszukiwawcza, a jednym z jej członków był Hans Frenkel, to znaczy brat jednego z zaginionych. Udała się ona najpierw do Jakucka, a następnie spłynęła w dół rzeki Leny. Na obrzeżach Oceanu Arktycznego natrafiono na wiele plotek związanych ze strzępami balonu oraz 3 białymi mężczyznami, ale wszystkie okazały się czczą gadaniną i po 8 miesiącach wyprawa wróciła do Szwecji z pustymi rękami. W tym samym czasie zaginionych poszukiwano też w innych miejscach. Niektórzy podejrzewali, że utrata lin oporowych przy starcie była na tyle dużym problemem, że balon nie mógł polecieć daleko i bardzo możliwe, że niedługo po wyrzuceniu boi opadł na lód. A ponieważ 3 mężczyźni byli wyposażeni w sanie i małą łódkę, mogli następnie podjąć próbę dotarcia do najbliższego lądu, to znaczy albo na ziemię Franciszka Józefa, albo też na Spitsbergen. W rok po starcie balonu różne wyprawy polarne dotarły na oba te archipelagi. Ekspedycja Waltera Wellmana odwiedziła m.in. przylądek Flora na ziemi Franciszka Józefa, gdzie znajdował się skład żywności pozostały po jednej z poprzednich wypraw. Nie natrafiono jednak ani na żadne ślady balonu, ani na 3 rozbitków. Jedną z najbardziej znanych osób zaangażowanych w poszukiwania był szwedzki polarnik Alfred Nafforst. Latem 1998 roku odwiedził m.in. Spitsbergen, a w połowie sierpnia dotarł do Wyspy Białej, oddalonej od głównej części archipelagu o 85 km na wschód. Według większości źródeł zła pogoda uniemożliwiła mu lądowanie. Znalazłem jednak także i takie źródło, które przytacza następujące słowa samego Nafforsta.
Dużo dryfującego lodu zepchniętego na brzeg spowodowało pewne trudności, ale po zajechaniu objazdem lądowanie poszło bez problemu. Niski cypel składa się z gnejsu i granitu. Nie było widać ani jednej rośliny, ale ponieważ ziemia była pokryta świeżo spadłym śniegiem, całkiem możliwe, że któraś mogła umknąć mojej uwadze. Następnego lata postanowił zbadać kierunek, w którym dotychczas nie szukano Andri, to znaczy wschodnią Grenlandię. Przemierzył sporą część jej wybrzeża i dokonał wielu ciekawych odkryć geograficznych, także i tutaj nie znalazł jednak ani balonu, ani rozbitków. W połowie roku 1900, a więc w 3 lata po starcie balonu, na północnym wybrzeżu Norwegii odnaleziono pierwszą boję pochodzącą z orła. Została wyrzucona 8 godzin po starcie i zawierała następującą notatkę. Nasza podróż przebiega jak dotąd pomyślnie. Lecimy na wysokości około 250 metrów. Pogoda wspaniała, nastroje jak najlepsze. 2 lata później na Islandii odnaleziono drugą boję, wyrzuconą godzinę po tamtej. Zawierała m.in. informacje o wysokości wynoszącej 600 metrów, a także przybliżoną lokalizację 25 południk i 82 równoleżnik. Wskazywało to miejsce położone 150 km na wschód od pozycji przekazanej za pomocą gołębia pocztowego. Oba zestawy współrzędnych mogły być niedokładne, ale gdy wziąć je dosłownie, oznaczałoby to, że pierwszego dnia balon leciał na północny wschód i dotarł za 82 równoleżnik, natomiast drugiego dnia skręcił mocno na zachód. Przeleciał w stronę Grenlandii jakieś 200 km, ale wtedy wiatr się odwrócił i trzeciego dnia balon leciał znowu na wschód. Kiedy odnaleziono tę drugą boję, mijało właśnie 5 lat od zaginięcia Andri, Strindberga i Frenkla. Było już jasne, że musiało się im przytrafić coś złego i chociaż początkowo wiele osób miało nadzieję na odnalezienie ich żywych, to teraz właściwie nie było już o tym mowy i dla większości ludzi stało się jasne, że trzej mężczyźni dołączyli do wielu innych, którzy zginęli podczas badania tajemnic dalekiej północy. Utrata narzeczonego, Nilsa Strindberga, była dla Anny Charlier ogromną tragedią. Myślała o nim każdego dnia, wertowała gazety w poszukiwaniu jakiejkolwiek wzmianki o ukochanym i modliła się o to, by było mu dobrze. Wypatrywała jego powrotu przez kolejne tygodnie, miesiące i lata i nie mogła pogodzić się z myślą, że może już nie żyć. Zachowała swe serce tylko dla niego i nie związała się z nikim przez 13 lat. W końcu wyjechała do Stanów i zmuszona do tego przez życie przyjęła oświadczyny pewnego Anglika. Nie zapomniała jednak o Nilsie, ani wtedy, ani przez całe życie. Mijały kolejne lata, a losy Strindberga, Frengla oraz Andri stały się jedną z największych zagadek dalekiej północy. Jedynym śladem po zaginionych były wspomniane 2 wiadomości z boi, a także jedna z kapsuły gołębia pocztowego. Potem nastała cisza i to na wiele dekad. Norwegia stała się niepodległym państwem, oba bieguny zostały zdobyte, przez świat przetoczyła się wielka wojna, a nad lądami oraz morzami latały teraz sterowce i samoloty. Od zaginięcia ekspedycji minęło ponad 30 lat. Nikt nie prowadził już poszukiwań ani w Kanadzie, ani w Związku Sowieckim, ani też na Alasce czy na Grenlandii. Było też jasne, że gdyby nasi bohaterowie dotarli na którąś z wysp Svalbardu, prawdopodobnie ich losy byłyby już od dawna znane. Istniało jednak pewne miejsce, którego nikt nie odwiedzał. Jak zdążyłem już wspomnieć, pomiędzy ziemią Franciszka Józefa, a zaliczaną do Svalbardu ziemią północno-wschodnią, istnieje niewielka i prawie niedostępna wyspa nazywana Wyspą Białą. Zwykle jest otoczona szerokim pasem morskiego lodu i w tamtych czasach dotarcie na nią uważano za prawie niemożliwe.
Nie zaglądali na nią ani wielorybnicy, ani też łowcy fok, a jedyna i to niepewna wzmianka o lądowaniu pochodziła z roku 1898, z 11 miesiąca po zaginięciu wyprawy Andri. Wyspa Biała ma około 40 km długości oraz 15 szerokości. Zdecydowana większość terenu jest tam pokryta grubym lodowcem i jedynie na południowym zachodzie znajduje się wąski, skalisty pas, który latem jest wolny od lodu. Zazwyczaj nawet w sezonie letnim dostępu do niej bronią potężne mgły oraz pak lodowy, ale w połowie 1930 roku było jednak inaczej. Lato było tym razem wyjątkowo ciepłe, a kiedy w pierwszych dniach sierpnia do wyspy zbliżył się mały norweski statek o nazwie Bratwak, wody wokół niej były bardzo spokojne i zupełnie wolne od lodu. Załoga statku była ciekawą mieszaniną myśliwych i naukowców. Była to zasadniczo wyprawa naukowo-badawcza, zmierzająca dalej na wschód, ale dla oszczędności połączono ją z polowaniem na morsy i foki. A ponieważ niespodziewanie pojawiła się szansa na lądowanie na Wyspie Białej, postanowiono ją wykorzystać. 5 sierpnia statek wpłynął do małej zatoki i zakotwiczył jakieś pół mili od brzegu. Dostrzeżono w oddali stado morsów, a wobec tego spuszczono łodzie i część załogi popłynęła na brzeg. Wylądowali na małej plaży, pełnej kamieni, żwiru i skał. Myśliwi poszli polować na morsy, a naukowcy wzięli swoje narzędzia i poszli badać geologię wyspy. Wieczorem wszyscy wrócili na statek, ale ponieważ pogoda była nadal łaskawa, następnego poranka grupa myśliwych ponownie popłynęła na brzeg. Polowanie zajęło im kilka godzin, a kiedy w końcu starsi mężczyźni zabrali się za oporządzanie swojej zdobyczy, dwóch najmłodszych członków załogi zostało wysłanych na rekonesans w poszukiwaniu wody pitnej. Nagle ich oczom ukazał się dziwny błysk. Słońce odbiło się od jakiegoś przedmiotu leżącego na plaży, a gdy podeszli bliżej, zobaczyli, że jest to aluminiowa pokrywka od słoika. Zaczęli teraz rozglądać się wokół dużo uważniej, a chwilę potem dostrzegli niewielką łódź do połowy zakopaną w śniegu. Byli niezwykle podekscytowani i ruszyli szybko z powrotem do swoich towarzyszy. Po jakimś czasie wrócili jednak wraz z kapitanem, a ten ostrożnie zbliżył się do łodzi i zajrzał do środka. Odgarnął warstwę śniegu i lodu i zobaczył, że jest tam pełno różnych przedmiotów, a na niektórych widnieje napis Ekspedycja Polarna Andri. Znalazł też podniszczony notatnik. Strony były wilgotne i posklejane, ale dało się jeszcze odczytać tytuł. Podróż z saniami 1897. Kapitan zdał sobie sprawę, że przypadkowo trafił na rozwiązanie jednej z największych tajemnic, jakie skrywała Arktyka. Postanowił jednak podejść do sprawy profesjonalnie, a wobec tego kwestie zbadania terenu wokół łodzi powierzył grupie naukowców przebywających wtedy na jego statku. W jakiś czas później pojawili się oni na brzegu, a kierownictwo nad dalszymi działaniami objął geolog Gunnar Horn. Nakazał, aby niczego nie dotykać, aż do momentu, gdy cały teren zostanie dokładnie sfotografowany. Potem natomiast przystąpił do ostrożnych oględzin tego, co wydawało się być ostatnim obozem zaginionej ekspedycji. Kilka metrów od łodzi odnaleziono sanie, ukryte częściowo pod warstwą lodu, a chwilę później uwaga naukowców skierowała się w stronę skalnej półki, położonej około 200 metrów od brzegu. Znaleziono tam wiele różnych przedmiotów, m.in. szwedzką flagę, kubek, toporek, przybory do gotowania, a także kuchenkę Primus, w której nadal znajdowała się nafta. Zdecydowanie najważniejszy był jednak fakt, że tuż obok odnaleziono szczątki jakiegoś człowieka. Nie były one kompletne, bo najwyraźniej musiały je wcześniej odnaleźć niedźwiedzie. Zachowała się jednak m.in. kurtka, która od wewnątrz miała naszytą literę A. Na tej podstawie można było przypuszczać, że należała do Salomona Andri.
Umarł prawdopodobnie w pozycji półsiedzącej, a półleżącej, oparty plecami o skałę. W jego kieszeni znaleziono notatnik oraz ołówek, natomiast obok leżała strzelba. Niedługo potem odnaleziono też drugie sanie, a nieco dalej na północ, w małej szczelinie, natrafiono na ciało drugiego mężczyzny. Było przykryte kamieniami, tak jakby zostało złożone w prowizorycznym grobie. A ponieważ na resztkach odzieży można było odczytać naszytą literę S, uznano, że jest to ciało Strindberga. Naukowcy znaleźli też wiele innych pozostałości po ekspedycji, ale co ciekawe, nie natrafili na żaden ślad trzeciego członka wyprawy, Knuta Frenkla. Podejrzewano, że nigdy nie dotarł na Wyspę Białą i najwidoczniej zginął, zanim jeszcze Andrii oraz Strindberg znaleźli na niej schronienie. Załoga statku przygotowała teraz prowizoryczne trumny i ułożyła w nich ciała obu mężczyzn, a potem wraz z całą masą różnych przedmiotów zabrała je na pokład. Było całkiem możliwe, że gdzieś pod śniegiem mogą kryć się kolejne artefakty, ale dowódca tej ekspedycji nie mógł już sobie pozwolić na dalszy pobyt w tym miejscu. Jednym z głównych celów jego misji było dotarcie na małą wyspę Wiktorii, położoną około 100 km dalej na wschód. Została ona odkryta 3 dekady wcześniej. Nadal nie było jednak do końca pewne, czy stanie się ona częścią Norwegii czy Związku Sowieckiego. Jego ekipa miała tam wylądować i wbić w podłoże norweską flagę. Natomiast potem planowano popłynąć jeszcze dalej na wschód i przeprowadzić pewne badania na ziemi Franciszka Józefa. Powrót na Wyspę Białą został włączony teraz w te plany, ale mógł nastąpić dopiero w drodze powrotnej. 8 sierpnia statek Bradvag był już na morzu i napotkał tam inną norweską jednostkę, a dowódca wyprawy postanowił przekazać jej kapitanowi informacje o wielkim odkryciu. W ten sposób wieści niosły się dalej i wzbudziły ogromną sensację zarówno w Szwecji, jak i w Norwegii. W oczekiwaniu na powrót statku dziennikarze zaczęli gromadzić się w Tromsø, a wielu z nich zaczęło się zastanawiać, w jaki sposób mogliby się dowiedzieć czegoś więcej o znalezisku, zanim zrobią to inni. Największą determinację wykazał w tej kwestii niejaki Knut Stubendorf. Błyskawicznie wynajął statek i zamierzał udać się na spotkanie z ekipą, która dokonała odkrycia, zapewniając sobie w ten sposób pierwszy wywiad. Potem jednak zmienił ten plan i postanowił samemu zbadać obozowisko na Wyspie Białej. Kiedy dziennikarz był już w drodze na północ, ekspedycja Bradvag zmierzała w przeciwną stronę. Naukowcy faktycznie zbadali Wyspę Wiktorii i fragment ziemi Franciszka Józefa, ale kiedy po 3 tygodniach wrócili w pobliże Wyspy Białej, natrafili na złą pogodę i wysokie fale i ostatecznie byli zmuszeni do porzucenia planu kontynuacji jej przeszukania. Obserwowali ją tylko przez lornetkę i dostrzegli tam wiele niedźwiedzi polarnych. Powrócili do Tromsø 2 września. Na nabrzeżu oczekiwało już mnóstwo osób, a w tym bratanek Salomona Andri oraz brat Nilsa Strindberga. Wielu ludzi podejrzewało, że ze względu na niedostępność Wyspy Białej, przedmioty i szczątki przywiezione przez ludzi z Bradvag pozostaną na długie lata jedynym znanym materiałem związanym z tragiczną wyprawą. Okazało się jednak, że tego lata natura była naprawdę bardzo łaskawa i już kilka dni później warunki pogodowe w pobliżu wyspy poprawiły się na tyle, by statek wynajęty przez dziennikarza Stubendorfa mógł zbliżyć się do jej brzegów. 7 mężczyzn wylądowało na niej 5 września. Także i oni zaczęli od wykonania szeregu fotografii. Potem natomiast udało im się odnaleźć sporo przedmiotów, do których miesiąc wcześniej nie dotarł zespół naukowców. Były to m.in. 3 sanie, wełniane swetry, rękawiczki, śpiwór, rakiety śnieżne, zapasy żywności oraz amerykańskie dolary i rosyjskie ruble, zabrane przez Ornię na wypadek lądowania balonu na Alasce lub na Syberii.
Znaleziono także apteczkę pełną lekarstw, ekwipunek fotograficzny i kolejne tomy dzienników. Choć najważniejsze okazało się to, że kolejnego dnia natrafiono pod lodem oraz strzępkami materiału na ciało trzeciego mężczyzny, Knuta Frankla. Umarł leżąc na lewym boku z ręką pod głową, prawdopodobnie w namiocie. Trzeciego dnia poszukiwań pogoda się pogorszyła. Ewidentnie nadchodził sztorm, a wobec tego grupa Stubendorfa musiała szybko uciekać z wyspy. Ciało Frankla i znalezione przedmioty zostały zabrane na statek, a 16 września powrócił on do Tromsø. W ciągu kolejnych dni przeprowadzono dokładny przegląd wszystkich znalezisk i sporządzono skrupulatną dokumentację. Odbyła się także identyfikacja odnalezionych mężczyzn, a także sekcja każdego z nich. Pod ubraniem Salomona Andri znaleziono jeszcze jeden notatnik. Był zawinięty w kilka ochronnych warstw, a to sugeruje, że inżynierowi zależało na tym, aby ocalał. Odnalezienie pozostałości zaginionej wyprawy odbiło się głośnym echem w całej Skandynawii. Trzej mężczyźni zostali uznani za bohaterów, którzy, jak podkreślano, oddali swe życie w imię nauki, postępu oraz realizacji odważnej wizji. Pod koniec września ich trumny zostały wniesione na pokład tego samego statku, którym ponad 30 lat wcześniej dotarli na północ i rozpoczęły podróż na południe. Statek zawijał po drodze do wielu portów norweskich, a potem szwedzkich i w każdym z nich witały go tłumy. 5 października zbliżył się do Sztokholmu, eskortowany przez wiele innych statków i łodzi. Oddano wtedy salwę honorową, a nad parowcem przeleciało kilka samolotów, symbolicznie oddając cześć podniebnym bohaterom. Na nabrzeżu czekał już król Gustaw V, który następnie wygłosił przemówienie. W całym mieście zabrzmiały dzwony kościelne, a potem wielotysięczny kondukt pogrzebowy ruszył w stronę katedry. Wśród gwardii honorowej znalazło się wielu znanych ludzi, a w tym Wilhelm Swedenborg, to znaczy dawny rezerwowy członek ekspedycji. Uroczystości żałobne miały charakter jednego z największych pogrzebów w historii Szwecji i według niektórych źródeł wzięło w nich udział nawet 100 tysięcy osób. Trumny Strindberga, Andri oraz Frankla zostały potem pozostawione w katedrze na 4 dni i wielu ludzi oddało im wtedy hołd. Potem ich szczątki zostały poddane kremacji i złożone we wspólnym grobie na cmentarzu północnym w Sztokholmie. Paradoksalnie nie był to jednak wcale koniec tej historii, a w pewnym sensie można powiedzieć, że był to dopiero początek. Warto pamiętać, że z Wyspy Białej przywieziono mnóstwo przedmiotów, a w tym całą dokumentację wyprawy oraz jej sprzęt fotograficzny. Do swojej pracy przystąpili teraz różni fachowcy, a dzięki zastosowaniu specjalnej procedury udało im się wywołać negatywy z aparatu Strindberga. Niektóre były co prawda bardzo zniszczone, ale spośród około 240 klatek odzyskali aż 93. Ku sporemu zaskoczeniu badaczy w przeważającej liczbie nie były to jednak zdjęcia krajobrazów wykonane z balonu. Przedstawiały trzech mężczyzn podróżujących z saniami przez lodowe pustkowia i były na nich m.in. sceny z życia obozowego, zmagań ze szczelinami oraz polowań na niedźwiedzie polarne. Osuszono także notatki znalezione na wyspie, to znaczy główny dziennik Andri, zapiski meteorologiczne Frankla, stenograficzny dziennik Strindberga, a także jego listy do Anny. Niektóre strony były zniszczone, ale zdecydowana większość zachowała się w dobrym stanie i wkrótce wyłoniła się z nich taka oto intrygująca historia. Część trzecia. Zapiski z lodu. Wróćmy teraz do dnia startu balonu i spróbujmy odtworzyć bieg wydarzeń z perspektywy naszych trzech bohaterów. Jak pamiętacie, pierwsze minuty lotu nie poszły gładko. Najpierw powłoka otarła się o krawędź hangaru, potem gondola zanurzyła się w wodzie i musieli wyrzucić sporo balastu. A w końcu stracili ponad połowę długości lin oporowych,
które miały zapewnić im możliwość sterowania. Co ciekawe, z ich dzienników wynika jednak, że to wszystko nie zmąciło ich dobrych humorów. Zastosowali jakieś prowizoryczne rozwiązanie zastępcze, to znaczy prawdopodobnie z trzech końcówek zrobili jedną długą linę i nie mieli zamiaru przerywać swojej wyprawy. A jeżeli mieli w tej kwestii jakiekolwiek wątpliwości, to nie zostały one zapisane. Nasz zakochany młodzieniec Nils Strindberg miał jeszcze jedno zadanie do wykonania. Chciał wysłać do swojej narzeczonej Anny pierwszy list z pierwszego lotu na biegun i umówił się wcześniej z marynarzami, że kiedy tuż po starcie będzie przelatywał nad małą wysepką Amsterdameja, zrzuci go tam na plażę w blaszanej puszce. Oni natomiast popłyną po nią i nadadzą potem ten list na poczcie. Ten plan się jednak nie udał. Pierwsze minuty podróży obfitowały w tak wiele wydarzeń związanych m.in. ze zrzucaniem balastu, że kiedy przelatywali nad wyspą, Strindberg po prostu nie miał głowy do zajmowania się sprawą listu. Przypomniał sobie o tym dopiero chwilę później, a kiedy sytuacja się trochę uspokoiła, dopisał do listu ostatnie zdania, włożył go do puszki i wyrzucił nad północnym krańcem innej wysepki o nazwie Fogelsang. Był to już moment sporego odprężenia po kilkunastu minutach chaotycznej walki. Start balonu uznano za udany i uczczono ten fakt wypiciem kilku butelek piwa. Najpoważniejszą konsekwencją utraty lin oporowych i wyrzucenia do morza części balastu było rzecz jasna to, że ich orzeł utracił niespodziewanie około 700 kg masy. Z tego powodu nie byli w stanie utrzymywać jego wysokości na stabilnym, preferowanym poziomie około 200 metrów i był on już teraz zdany na poddawanie się wszelkim kaprysom natury. Na początku wzniósł się na przykład na zupełnie nieplanowaną wysokość ponad 700 metrów. Potem natomiast na przemian wznosił się i opadał w zależności od tego, czy wodór był ogrzewany słońcem, czy też chłodził się w cieniu chmur. Miało to dalsze negatywne konsekwencje. Kiedy orzeł się wznosił, wlatywał w strefę niższego ciśnienia atmosferycznego, co z kolei powodowało, że znajdujący się pod wyższym ciśnieniem wodór uciekał spod powłoki w tempie o wiele szybszym niż zakładano, sukcesywnie zmniejszając zdolność balonu do utrzymania się w powietrzu. Nie wiadomo, czy nasi bohaterowie zdawali sobie sprawę z tego problemu, ale zapiski w dziennikach wskazują na to, że ich nastroje były ciągle optymistyczne. Dwie godziny po starcie orzeł wleciał nad taflę morskiego lodu. Obniżył wtedy wysokość lotu do pożądanych 200 metrów, a zadowolony z tej sytuacji Andrii sporządził odpowiednie notatki i wypuścił na wolność cztery pierwsze gołębie pocztowe. W ciągu kolejnych godzin balon czasem się wznosił, a czasem opadał, ale ogólnie rzecz biorąc wszystko szło dobrze, a kierunek oraz prędkość lotu były zgodne z oczekiwaniami. Andrii powierzył dowództwo nad orłem Strindbergowi, natomiast sam zszedł do dolnego poziomu gondoli i poszedł spać. Sytuacja nie była jednak wcale tak sielankowa, jak się mogło wydawać. Słońce przebiło się wkrótce przez mgłę i wznieśli się na wysokość ponad 700 metrów, przyspieszając tempo utraty wodoru. Po jakimś czasie natomiast sytuacja się odwróciła. Balon wleciał pod warstwę chmur i zaczął opadać na tyle szybko, że Strindberg i Frenkel byli zmuszeni wyrzucić kilka worków z piaskiem. Około 22:00 zrzucili pierwszą boję z wiadomością, to znaczy tę, którą odnaleziono 3 lata później w północnej Norwegii. Przez kolejną godzinę nadal walczyli o nabranie wysokości i wyrzucili wtedy kolejne worki z piaskiem, szczeble drabinki linowej, a w końcu także drugą boję. Uspokoiło to lot na około 2 godziny, ale o 1:00 w nocy orzeł zszedł na wysokość zaledwie 100 metrów i w konsekwencji trzeba było wyrzucić jeszcze więcej balastu. Godzinę później nastąpiła zmiana wachty. Frenkel i Strindberg zeszli na dół, aby odpocząć, natomiast na górze czuwał teraz Andrii.
Lot odbywał się latem, bardzo daleko za kołem podbiegunowym, a wobec tego przez całą noc było jasno, a nasz bohater mógł się teraz zachwycać widokiem cudownych, arktycznych krajobrazów. Miał teraz czas na zadumę i zapisał w swoim dzienniku słowa, które po latach stały się bardzo znane. Nie jest niczym dziwnym unosić się tutaj nad Morzem Polarnym, być pierwszym, który przyleciał tutaj balonem. Zastanawiam się, jak szybko będziemy mieli następców. Czy uznają nas za szaleńców, czy też ktoś pójdzie za naszym przykładem? Nie zaprzeczam, że u wszystkich trzech z nas dominuje poczucie dumy. Uważamy, że po tym, jak zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, możemy stawić czoła śmierci. Czyż nie jest to wszystko wyrazem niezwykle silnego poczucia indywidualności, które nie może znieść myśli o życiu i śmierci jak człowiek w szeregach, zapomniany przez przyszłe pokolenia? Odkąd Andrii przejął wachtę, nastąpiła wyraźna zmiana kierunku wiatru. Dotychczas lecieli dość szybko na północny wschód, teraz zaczęli się jednak poruszać dość powoli na zachód. Kiedy Strindberg i Frenkel obudzili się rano, zastali balon sunący wolno przez mgłę, a kilka minut przed 11 wiatr dookoła ucichł na tyle, że praktycznie zawiśli w miejscu. Byli teraz zdani zupełnie na łaskę natury, ale zamiast rozpaczać nad swoim losem, skorzystali z okazji, aby zaparzyć sobie kawę. Oczywiście nie było to proste, bo musimy pamiętać, że nad nimi znajdowała się wielka kula z łatwopalnym wodorem i nie było właściwie mowy o tym, aby mogli cokolwiek gotować w gondoli. Byli jednak przygotowani na to wyzwanie i zabrali ze sobą specjalnie zmodyfikowaną kuchenkę Primus. Można ją było opuścić na linach pod gondolę i tam uruchomić zdalnie. A ponieważ wszystko działało jak należy, to już mniej więcej po kwadransie mogli się cieszyć śniadaniem i świeżą kawą. W jakiś czas później zerwał się słaby wiatr i zaczął popychać ich w wolnym tempie na zachód. Było zimno, wilgotno, lecieli przez mgłę, a wszystkie zewnętrzne elementy balonu, to znaczy liny, żagle, powłoka oraz gondola, pokryły się warstwą szronu, a potem lodu. To oczywiście spowodowało zwiększenie jego ciężaru, a w konsekwencji orzeł zaczął stopniowo opadać. O godzinie 15 po raz pierwszy uderzyli w lód. Zaczęli teraz wyrzucać ze środka kolejne worki z piaskiem, zapasowe liny, narzędzia oraz kotwice, ale chociaż na krótką metę pozwoliło im to odzyskać utraconą wysokość, to już niedługo potem uderzyli w lód po raz drugi. Powtarzało się to jeszcze wielokrotnie. Za każdym razem wyrzucali z gondoli kolejne przedmioty, a około 17 zostali zmuszeni do pozbycia się boi ze szwedzką flagą, przeznaczonej do zrzutu nad biegunem północnym. Nie zdało się to jednak na wiele i w ciągu następnych 30 minut dotykali powierzchni lodu aż 8 razy. Około 22 już po raz drugi zatrzymali się w miejscu, chociaż tym razem przynajmniej częściowo była to ich świadoma decyzja. Przez cały dzień wiatr był słaby i popychał ich lekko na zachód. Gdyby mu na to pozwolili i wyrzucili jeszcze więcej balastu, prawdopodobnie dotarliby do północnych skrawków Grenlandii. Uznali jednak, że nie chcą tam lecieć i skorzystali z okazji do zaczepienia liny o bryłę lodu i zatrzymania podróży w tym kierunku. Trudno powiedzieć, co w tym momencie było ich celem. Wydaje się bardzo nieprawdopodobne, by mogli się jeszcze łudzić, że dolecą przez biegun na drugą stronę Arktyki. Stracili dotąd zbyt dużo balastu oraz zbyt dużo wodoru i powinni rozważyć teraz inne opcje zakończenia podróży. Od Grenlandii dzieliło ich jakieś 450 km, od miejsca startu niecałe 300, natomiast od północnych skrawków Svalbardu około 200. Był to dystans, który prawdopodobnie byliby w stanie pokonać po lodzie pieszo. I gdyby zależało im tylko i wyłącznie na ratowaniu własnego życia, to wydaje się, że powinni już wkrótce wylądować i rozpocząć swój marsz na południe. Póki co nie podjęli jednak takiej decyzji, choć nie wiadomo do końca dlaczego.
Można tu spekulować, że chcieli wyjść z twarzą ze swojego przedsięwzięcia i dotrzeć jeszcze dalej na północ. Mogli się łudzić, że pobiją rekord Nansena i zbliżą się do bieguna bardziej niż on. Chociaż niewykluczone, że to po prostu naukowa dociekliwość Andri kazała mu pozostać w balonie jak najdłużej, dokonywać pomiarów, notować swe spostrzeżenia i zebrać jak najwięcej danych dla dobra ludzkiego postępu. Wisieli w miejscu we mgle przez ponad 12 godzin. Marznąca mrzawka osiadała na ich balonie, czyniąc go coraz cięższym i powoli redukując ich szanse na jakikolwiek lot długodystansowy. O 9:30 rano mgła zaczęła się jednak podnosić, a półtorej godziny później zerwał się w końcu wiatr. Co ciekawe, wiał teraz niemal dokładnie w przeciwną stronę niż poprzedniego dnia, a zatem nasi bohaterowie zaczęli lecieć na wschód. Niedługo później wypuścili na wolność kilka następnych gołębi i to właśnie jeden z nich został wkrótce odnaleziony przez załogę norweskiego statku. Minęły dwie doby od startu Orła. We wczesnych godzinach popołudniowych jego lot zdawał się przebiegać zaskakująco płynnie, ale niedługo potem wznowił niestety uderzenia o lód. W pewnym momencie Andri uderzył się w głowę, natomiast Strindberg doznał silnej choroby lokomocyjnej. Do godziny 20 lecieli prosto na wschód. Wtedy jednak kierunek wiatru nieco się zmienił i zaczął przemieszczać ich na północny wschód. Zdecydowali, że muszą teraz za wszelką cenę zwiększyć wysokość i w ciągu kilku minut wyrzucili na lód około 200 kg różnych przedmiotów. Co ciekawe, było wśród nich całkiem sporo pakunków z prowiantem. Nie oznaczało to jednak, że postanowili umrzeć z głodu, a wręcz przeciwnie. Był to przejaw wcześniejszej przezorności Andri, który podczas kompletowania balastu stwierdził, że zamiast części worków z piaskiem warto wziąć dodatkową żywność, tworząc w ten sposób balast podwójnego zastosowania. Radykalne zmniejszenie masy orła sprawiło, że wzniósł się on dość wysoko i ponownie zmierzał na północny wschód. Andri zapisał: balon leci niezwykle pięknie, teraz gdy żagle są ustawione, a za burtę wyrzucono 50 funtów balastu. Całość jest naprawdę znakomita. Około 30 metrów pod nami płynął ogromny niedźwiedź polarny. Niestety ta chwila nadziei i poczucia zachwytu nie trwała długo. Po dwóch godzinach trzej mężczyźni wlecieli we mgłę, a gondola zaczęła ponownie uderzać o lód. Regularne wstrząsy trwały przez całą noc, nie dając im ani chwili na odpoczynek. Około 6:00 podjęli jeszcze jedną próbę zmniejszenia masy balonu i zdołali się wznieść na sporą wysokość. Prawdopodobnie jednak w tamtych minutach doszło do nich, że dużo dalej już nie polecą, a wobec tego otworzyli zawory i rozpoczęli wypuszczanie wodoru. Orzeł zaczął powoli opadać, a 11 minut po 8:00 osiadł na lodzie. Lądowanie było łagodne i ani oni, ani ich ptasi towarzysze nie odnieśli obrażeń. Ich lot polarny trwał 65,5 godziny. Przelecieli około 800 km, ale ponieważ dwukrotnie zmienili kierunek, oddalili się tylko o 470 km od miejsca startu. Dotarli niemal na 83 równoleżnik, ale nie zdołali pobić rekordu najdalej na północ, a do samego bieguna pozostało im jeszcze 800 km. Miejsce, w którym wylądowali, przypominało białą pustynię. W pierwszym momencie można było pomyśleć, że jest to najspokojniejsze miejsce na świecie, ale były to tylko pozory, bowiem w rzeczywistości zamarznięty Ocean Arktyczny był w ciągłym ruchu, pełen zderzających się ciągle ze sobą lodowych brył i zdradliwych szczelin. Było coś niezwykłego w widoku wielkiego, różowo-czerwonego balonu przewróconego na bok na białej tafli.
Z jednej strony była to scena dość groteskowa, z drugiej tragiczna, natomiast z trzeciej na swój sposób zachwycająca i w zależności od tego, jak na nią spojrzymy, mogła symbolizować albo kompletną porażkę, albo też konsekwentne, uparte dążenie ludzkości do osiągania tego, co jeszcze wczoraj wydawało się niemożliwe. Strindberg wykonał wtedy całą serię zupełnie wyjątkowych fotografii, a ponieważ to właśnie one przetrwały, możemy do dzisiaj podziwiać jedne z najbardziej niesamowitych kadrów, jakie kiedykolwiek powstały w Arktyce. Nasi bohaterowie byli bardzo zmęczeni. Nie spali od ponad 40 godzin, byli poobijani przez wielokrotne uderzenia gondoli o lód, a przede wszystkim musieli jakoś przetrawić wewnętrznie całkowitą zmianę ich planów. Jeszcze przedwczoraj mieli nadzieję na zdobycie bieguna, teraz natomiast musieli rozpocząć desperacką walkę o życie. Pierwsze godziny po lądowaniu minęły im na ciężkiej pracy. Musieli zabezpieczyć wszystkie elementy swojego orła i dopilnować, by wiatr nie porwał niczego istotnego. Potem natomiast rozbili namiot i spędzili na lodzie swą pierwszą noc. Chociaż na dobrą sprawę nie byli nawet pewni tego, czy ich zegarki wskazują trzecią w nocy, czy trzecią po południu. Kiedy się obudzili, musieli się zastanowić nad strategią dalszego postępowania. W grę wchodziły dwa miejsca, ku którym mogliby teraz zmierzać. Pierwszym był archipelag nazywany dzisiaj Svalbardem, a dokładnie ta jego część, która jest wysunięta najdalej na północ. W odległości 280 km od nich znajdowała się grupa zaliczanych do niego niewielkich wysp, zwana Siedmioma Wyspami, a na jednej z nich istniał niewielki awaryjny skład żywności, założony zawczasu specjalnie dla nich. Było to miejsce położone najbliżej ich obozu, a w dodatku też takie, w którym mogły ich potencjalnie szukać ekipy ratunkowe. Drugim możliwym kierunkiem było zmierzanie ku ziemi Franciszka Józefa. Tam na przylądku Flora istniał kolejny skład żywności założony rok wcześniej przez tę samą wyprawę, która pomogła Nansenowi powrócić do cywilizacji. Odległość do tego składu wynosiła aż 500 km, to znaczy prawie dwa razy więcej niż do składu na północy Svalbardu, ale ponieważ nasi bohaterowie dysponowali niedokładną mapą, byli przekonani, że oba dystanse są bardzo podobne. Skład na ziemi Franciszka Józefa był większy i podaje się zwykle, że to ten argument przesądził o udaniu się właśnie tam. Niewykluczone jednak, że Andrzej wiedział ponadto, że w następnym roku wybiera się tam ekspedycja Waltera Wellmana, a wobec tego ich szanse na ratunek są całkiem spore. Trzej mężczyźni pozostali na miejscu lądowania balonu przez całe 8 dni. Mieli do dyspozycji trzy pary sań oraz niewielką łódkę, ale wszystkie te środki transportu wymagały najpierw złożenia. Najwięcej pracy musieli poświęcić łodzi. Dysponowali jedynie jej drewnianym szkieletem, natomiast całe poszycie musieli wykonać z jedwabnej, lakierowanej powłoki balonu. Oczywiście ta łódka nie nadawała się do pływania po otwartym morzu i mogła służyć jedynie do transportu zapasów i ludzi na krótkie odległości, na przykład do przewiezienia ich z jednej kry na drugą. Sanie również nie były optymalne, a jedno ze źródeł podaje, że jeszcze przed startem ich płozy uznano za wadliwe. Jedne z sań umieszczono pod łodzią, chociaż nie można powiedzieć, by ich ciągnięcie było wygodne. Musieli teraz zadecydować, jakie zapasy i sprzęt zabierają ze sobą. Mieli w gondoli mnóstwo jedzenia, które według niektórych źródeł mogło wystarczyć nawet na 3,5 miesiąca. Ponieważ jednak ważyło więcej niż mogli uciągnąć, nie byli w stanie zabrać go ze sobą w całości. Zwłaszcza, że trzeba było zabrać też sporo innych przedmiotów, m.in. broń, amunicję, trzyosobowy śpiwór, namiot, kuchenkę, paliwo i bardzo ciężki aparat fotograficzny wraz ze statywem.
Ostatecznie każde z trojga sań ważyły mniej więcej po 200 kg, to znaczy o wiele więcej niż przeciętne sanie innych ekspedycji tamtej epoki. Czwartego dnia po lądowaniu orła nasi bohaterowie wypuścili na wolność wszystkie pozostałe gołębie, a dzień później Andri zastrzelił pierwszego niedźwiedzia polarnego. Temperatura oscylowała wokół 0 stopni Celsjusza, a ich nastroje były dobre. Rankiem 22 lipca, to znaczy w 11 dni od startu balonu, trzej mężczyźni wyruszyli w swój pierwszy marsz na południowy wschód, w kierunku ziemi Franciszka Józefa. Szybko się przekonali, że poruszanie się po arktycznym lodzie jest jednak bardzo trudne i to, co z powietrza wydawało się być płaskim białym pustkowiem, w rzeczywistości jest dynamicznym labiryntem, pełnym zdradliwych szczelin, wysokich grzbietów i niepewnego cienkiego lodu, a czasem także otwartej wody. Już na samym początku doszło zresztą do poważnego wypadku, a Strindberg w swoim liście do Anny opisał to tak. Cóż, kochanie, teraz twój Nils już wie, co to znaczy chodzić po lodzie polarnym. Na początku mieliśmy małą wpadkę. Kiedy przechodziliśmy z jednej kry na drugą, pierwsze sanki pojechały na ukos i wpadły do wody. Tylko z wielkim trudem udało nam się zapanować nad sytuacją. Stałem po kolana w wodzie i trzymałem sanki, żeby nie zatonęły. Natomiast Andri i Frenkel przeszli na drugą krę. W końcu odzyskaliśmy sanie, ale mój worek, który był na nich, prawdopodobnie jest mokry w środku. A to właśnie tam trzymam wszystkie twoje listy oraz twój portret, moje najdroższe pamiątki. Ich sanie były o wiele za ciężkie i po zaledwie 3 godzinach postanowili zmienić swoją taktykę. Od tej pory ciągnęli we trzech jedne sanie i po kilkuset metrach wracali po drugie, a na koniec po trzecie, a potem cały ten proces powtarzali w kółko. Faktycznie było im łatwiej, ale ten sposób oznaczał, żeby przeciągnąć cały dobytek o zaledwie 1 km, musieli pokonać aż 5 km. Drugiego dnia natrafili na bardzo pofałdowany teren, a w niektórych momentach musieli wyrąbywać tory dla sań za pomocą łopat i siekier. Doszło też między nimi do pierwszego drobnego sporu na temat sposobu pokonywania szczelin. Trzeciego dnia było jeszcze trudniej. Andri zaczął się martwić o wytrzymałość sań, natomiast Strindberg nabrał poważnych wątpliwości, czy zdołają dotrzeć przed zimą do składu żywności. W liście do Anny napisał tak. Posuwamy się teraz tak wolno, że być może nie dotrzemy przed zimą do przylądka Flora i podobnie jak Nansen będziemy musieli zimować w jakimś zagłębieniu w ziemi. Kochana Anno, jaką rozpacz poczujesz, jeśli nie wrócimy jesienią? Dla mnie ta myśl jest także torturą. Nie zważam jednak na trudności, o ile pewnego dnia będę mógł wrócić do ciebie i rozkoszować się ciepłem i światłem twojej miłości. Przez całą następną noc i poranek dookoła szalała zamieć, a trzej mężczyźni nie byli w stanie opuścić namiotu. Tego dnia przypadały 26 urodziny Anny, a Nils napisał do niej kolejny, bardzo osobisty list. Po południu wznowili podróż, ale ich sanie znowu miały tendencję do wpadania do szczelin. Andri zapisał, że Strindberg wpadł też do wody i naprawdę niewiele brakowało, by utonął. Tego wieczora postanowili zmniejszyć obciążenie swych sań, tak aby każde mogły być znów ciągnięte przez pojedynczą osobę. Zdecydowali o wyrzuceniu na lód części sprzętu oraz 1/3 żywności, a w związku z tym ostatnim mogli sobie pozwolić na urządzenie uczty z okazji urodzin Anny. Następnego poranka dokonali wielkiego przepakowania. Odtąd ich sanie ważyły już nie po 200, tylko po jakieś 130 kg, choć mimo wszystko wydaje się, że zabrali ze sobą sporo zbędnych przedmiotów, takich na przykład jak kilka książek, encyklopedia, krawaty oraz butelki z kilkoma trunkami.
Szóstego dnia czekał ich intensywny, wyczerpujący marsz, a w dziennikach pojawiła się informacja, że poważnie zmęczony był nawet Frenkel, to znaczy najsilniejszy członek wyprawy. Wieczorem, w ramach dalszej redukcji zapasów, skonsumowali natomiast porcję ciasteczek z miodem i wypili butelkę szampana. Maszerowali odtąd po kilkanaście godzin dziennie. Przedzierali się przez lodowe przeszkody, brodzili po kolana w głębokim śniegu i z wielkim mozołem ciągnęli swe sanie. Mieli zazwyczaj mokre buty i mokre ubrania, ale niewiele mogli na to poradzić. Zdarzały się także poważniejsze problemy. 30 lipca Andrii wpadł do wody, a następnego dnia zrobił to Strindberg. Natomiast Frenkel w tym samym czasie doświadczył pierwszych objawów ślepoty śnieżnej. Upolowali za to dwa kolejne niedźwiedzie i od tej pory mięso tych zwierząt stało się najbardziej podstawowym składnikiem ich pożywienia. 10 dnia marszu udało im się wyznaczyć swoją pozycję geograficzną. Wnioski były pesymistyczne. Okazało się bowiem, że z powodu przeciwnego dryfu ich postępy na południe są minimalne, natomiast ich postępy na wschód są w zasadzie całkowicie redukowane przez naturę. 2 sierpnia było na tyle ciepło, że podczas marszu nie zakładali kurtek, a nastroje całej trójki wyraźnie się poprawiły. Upolowali także kolejnego niedźwiedzia i zabrali z niego sporo mięsa. Ponieważ jednak wiedzieli, że zjedzenie jego wątroby może być bardzo groźne dla zdrowia, ją akurat pozostawili na lodzie. 3 sierpnia udało im się ponownie określić swoją pozycję i wyszło na to, że przez 13 dni pokonali w linii prostej zaledwie 53 km. I to mimo wytężonej pracy po kilkanaście godzin dziennie. Było już jasne, że nie zdołają dotrzeć do ziemi Franciszka Józefa przed nadejściem zimy, a wobec tego postanowili zmodyfikować cel swego marszu. Liczyli na to, że skoro dotąd kierunek dryfu spychał ich ciągle na zachód, to taka tendencja utrzyma się w dalszym ciągu. I jeśli będą szli konsekwentnie na południe, to po 6 czy 7 tygodniach dotrą w końcu do składu na 7 wyspach w pobliżu Spitsbergenu, odległego od nich o 230 km. Trzeci tydzień podróży okazał się bardzo męczący. Zdarzało im się ciągnąć swe sanie przez 15 czy 18 godzin. Zmagali się z silnym, przeciwnym wiatrem, a czasami musieli czołgać się na czworakach. Ich buty były ciągle mokre i doskwierał im katar. Andrii ponownie wpadł do wody, natomiast Frenkel zaczął cierpieć na biegunkę. Dokonali także 2 korekt kursu, a przez lornetkę wypatrywali tak zwanej ziemi Gilesa. Oczywiście niczego nie dostrzegli, bowiem w rzeczywistości w tym miejscu żaden ląd nie istnieje. Ale w tamtych czasach o tym nie wiedziano, a na ich mapie ziemia Gilesa była zaznaczona wyraźnie. Prawdopodobnie była to zwykła pomyłka kartograficzna, kopiowana przez twórców kolejnych map od początku XVIII do końca XIX wieku. I tak naprawdę chodziło w tym wszystkim o znaną nam już Wyspę Białą, położoną o wiele dalej na południe. 23 dnia marszu skończyły im się zapasy mięsa. Nastroje były ponure, ale jeszcze tego samego dnia wyraźnie się poprawiły, bowiem po polowaniu zaopatrzyli się w ponad 40 kg niedźwiedziego mięsa. 15 sierpnia padał ulewny deszcz, a nasi bohaterowie postanowili spędzić ten dzień w namiocie. Wykorzystali czas na dokonanie różnych napraw w odzieży i sprzęcie. A ponadto dopadła ich mocna biegunka, z którą próbowali poradzić sobie za pomocą opium. Przez kolejne 3 dni ich postępy były niewielkie, a raz zdarzyło im się nie przejść nawet 1 kilometra. Potem trafili na obszar poprzecinany dużą liczbą kanałów i kilkukrotnie byli zmuszeni do przeprawienia się łodzią pomiędzy poszczególnymi krami. Z kolei pewnego wieczora przytrafiło im się dość niebezpieczne zajście z niedźwiedziem, który pojawił się obok ich namiotu.
ale ponieważ Frenkel szybko chwycił za broń, skończyło się to tragicznie jedynie dla niedźwiedzia. 19 sierpnia Andrii zapisał, że ten dzień wykończył go całkowicie. I to nie tylko z powodu męczącego marszu z saniami, ale także ze względu na to, że wykonywał żmudne rekonesanse, podczas gdy jego dwaj towarzysze bezczynnie siedzieli w miejscu. Nie wiadomo do końca, co stało za tą postawą, ale albo doszło do jakiejś kłótni pomiędzy nimi, albo ci dwaj byli po prostu zbyt wyczerpani, by pomóc w rekonesansie. 21 sierpnia kończył się pierwszy miesiąc ich marszu. Frenkel i Strindberg upolowali dwa kolejne niedźwiedzie polarne i co ciekawe, od tego dnia cała trójka zaczęła jeść ich mięso także na surowo. Odkryli również, że dryf zepchnął ich za daleko na wschód i wobec tego doszli do wniosku, że jeśli chcą dojść do składu na 7 wyspach, to muszą kierować się teraz bardziej na zachód. W ciągu kolejnych kilku dni walczyli z wieloma różnymi problemami. Chodziło tu oczywiście o trudny teren i duże obciążenie, doskwierały im bóle w nogach, sanie Strindberga ciągle się psuły, a Frenkel wpadł do wody. Ale najgorsza ze wszystkiego była biegunka. Nie wiadomo dokładnie z czego się wzięła, ale mogła być powiązana na przykład ze zjedzeniem surowego niedźwiedziego mięsa albo też zupy ze znalezionych alg. Pod koniec sierpnia warunki pogodowe wyraźnie się poprawiły. Temperatura oscylowała wokół minus kilku stopni i dzięki temu, zamiast mierzyć się z pluchą i kałużami, trzej mężczyźni mogli wędrować teraz po twardym podłożu i pokonywać przyzwoite dystanse. Kierunek dryfu uległ zmianie i zmierzali teraz prosto na południe. Zauważali też piękno otaczającego ich świata. Wielokrotnie pisali z zachwytem o arktycznych krajobrazach, a ostatniego dnia miesiąca obserwowali koniec dnia polarnego. Słońce dotknęło wtedy horyzontu na kilka minut, a śnieżnobiały krajobraz arktycznego pustkowia stał się wtedy, jak to ujęli, niesamowitym morzem ognia. 30 sierpnia w obozie pojawił się znowu nieproszony gość. Andrii zapisał: ledwie rozbiliśmy namiot, a Strindberg krzyknął: niedźwiedź. Stał wtedy 10 kroków od niego. Leżałem w namiocie i zamiatałem podłogę, więc nie mogłem nic zrobić. Ale Frenkel, który był na zewnątrz, chwycił za broń i oddał strzał do niedźwiedzia. W tamtym okresie mieli także spore problemy ze zdrowiem. Frenkel oraz Andrii mieli nadal biegunkę i bóle brzucha i próbowali sobie z nimi poradzić już nie tylko za pomocą opium, ale także morfiny. 3 września napotkali duże obszary otwartej wody, a w ich dzienniku czytamy tak: z dość uroczystym uczuciem rozpoczęliśmy nowy sposób podróżowania, płynąc powoli po lustrzanej powierzchni wody pomiędzy dużymi krami. Ciszę przerywały jedynie wrzaski ptaków i pluskanie fok oraz krótkie rozkazy sternika. Posuwaliśmy się szybciej niż zwykle i na każdym zakręcie zadawaliśmy sobie w ciszy pytanie, czy nie moglibyśmy podróżować w ten sposób do końca. Warto tu zauważyć, że wbrew temu, co można czasem przeczytać na temat ich łodzi, musiała ona być mimo wszystko dość solidna, skoro zmieściła 3 dorosłe osoby, 3 pary sań oraz kilkaset kilogramów zapasów i sprzętu. W piątek 4 września przypadały 25. urodziny Strindberga. Kiedy tylko otworzył oczy, jego towarzysze wręczyli mu prezent, o jakim nawet nie śnił. To znaczy kilka listów od krewnych i przede wszystkim od ukochanej Anny, które zabrali zawczasu specjalnie na tę okazję. Jak czytamy w dzienniku, to była prawdziwa przyjemność widzieć, jaki był szczęśliwy. Potem Strindberg uczcił swe urodziny, bardzo dokładnie wrzucając sanki do wody. Po 3 godzinach marszu musieliśmy rozbić namiot i wysuszyć jego i jego rzeczy. Duża część chleba i ciastek oraz cały cukier uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Wypadek z saniami nie popsuł nam jednak świątecznego nastroju. Jak zwykle byliśmy weseli i przyjacielscy. Kolejny tydzień był bardzo męczący. Mogli co prawda czasem wsiadać do łodzi, ale ich wiosła grzęzły często w lodowym szlamie o konsystencji miodu. Trudno było też chodzić po nie w pełni zamarzniętej powierzchni i często musieli brodzić w wodzie sięgającej kolan. Wtedy to rozpoczęły się bardzo poważne kłopoty zdrowotne Frankla. Odczuwał ciągły ból w lewej stopie, a 9 września był on na tyle duży, że nie był już w stanie ciągnąć sań. Andrzej i Strindberg musieli teraz na zmianę wracać po jego sanie, a on mógł pomagać im tylko przez lekkie ich pchanie. Miały właśnie 2 miesiące podróży, a sytuacja naszych bohaterów stawała się coraz gorsza. Stan nogi Frankla pogarszał się z dnia na dzień. Spore problemy ze swoimi stopami zaczął także odczuwać Strindberg. Natomiast Andrzej po raz kolejny wpadł do wody. Temperatura spadła teraz do minus 10 stopni Celsjusza. Wieczory stawały się coraz ciemniejsze i w końcu zdali sobie sprawę, że przed początkiem nocy polarnej nie dotrą już do żadnego składu. Mieli też coraz mniej żywności i obliczyli, że jeśli nie upolują foki albo niedźwiedzia, to skończy się ona w ciągu 3 tygodni. 12 września szalała burza i nie mogli się ruszyć ze swojego namiotu. Przez kolejne 3 dni pozostali w tym samym miejscu, a ostatecznie zdecydowali o zaniechaniu dalszego marszu i konieczności budowy jakiegoś schronienia na zimę. Planowali wykonać je przede wszystkim ze śniegu oraz lodowych cegieł. Plany konstrukcji naszkicował Strindberg, a cała trójka od razu przystąpiła do pracy. W międzyczasie udało im się też upolować fokę, a zatem widmo głodu zostało na razie oddalone. Pojawił się za to problem z niedźwiedziami, które zwabione zapachem foki zaczęły grasować w pobliżu. Niemal dokładnie w tym samym czasie, kiedy mężczyźni zdecydowali o budowie chaty, dryf zaczął spychać ich w szybkim tempie w kierunku południowym. 17 września znaleźli się już mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej, co północne krańce Spitsbergenu, chociaż o wiele dalej na wschód. Potem natomiast czekała ich niespodzianka. Ten dzień był dla nas niezwykły, ponieważ po raz pierwszy od 11 lipca zobaczyliśmy ląd. To niewątpliwie Nowa Islandia. Nie ma jednak mowy o próbie wyjścia na brzeg, ponieważ cała wyspa wydaje się być jedną wielką bryłą lodu. Na mapie, którą mieli do dyspozycji, w tej okolicy nie było żadnego lądu, a wobec tego nasi bohaterowie sądzili, że dotarli do Nowej Islandii, to znaczy wyspy znanej jedynie z niejasnych, półlegendarnych podań. Strindberg i Frankel zaczęli ją jednak nazywać Wyspą Białą. I to właśnie ta nazwa została wiele lat później uznana za oficjalną. Widzieli na niej jedynie czapę lodową oraz niedźwiedzie, a zatem nie rozważali na razie przenosin na ląd. Pracowali natomiast nadal nad budową swej śnieżnej chaty. 18 września urządzili obchody Wielkiego Święta, 25. rocznicy wstąpienia na tron króla Oskara II. Upolowali wtedy kolejną fokę i ten fakt wpłynął pozytywnie zarówno na ich dobre humory, jak i na świąteczny jadłospis. Odśpiewali hymn narodowy, wywiesili flagę, a wieczorem raczyli się ciasteczkami, ciastem rodzynkowym z syropem malinowym, krakersami z masłem i serem, a także porto z dobrego rocznika, podarowanym im przez samego króla. W ciągu kolejnych 3 dni mieli mnóstwo szczęścia. Upolowali aż 4 duże foki, 1 niedźwiedzia i wiele ptaków i obliczyli, że ich zapasy powinny teraz wystarczyć co najmniej do końca lutego, czyli na 5 miesięcy. Sporym problemem stało się jednak przechowywanie foczego mięsa, a wizyty niedźwiedzi, dla których było ono łakomym kąskiem, stały się coraz częstsze. Prace nad budową ich chaty trwały około 2 tygodni, a pod koniec tego okresu prawie codziennie mieli w obozie nieproszonych gości.
Pewnego razu Andrii zanotował: niedźwiedź dwukrotnie próbował odciągnąć fokę brodatą i prawie byśmy ją stracili, gdyby Strindberg nie podszedł blisko do niego i go nie spłoszył. Zarówno z tego, jak i z innych zapisków można wyciągnąć wniosek, że trzej mężczyźni traktowali niedźwiedzie nie tyle jako zagrożenie dla siebie, co dla swoich zapasów i w związku z tym nie wahali się podchodzić do nich na niewielką odległość. 28 września ich chata nie była jeszcze w pełni ukończona, ale z powodu niedźwiedzi postanowili przenieść już do niej całe zapasy i spędzić tam pierwszą noc. Atmosfera pomiędzy nimi zdawała się być jak najlepsza i wszyscy mieli poczucie, że budując swój nowy dom, odwalili kawał dobrej roboty. Przez całą drugą połowę września kra, na której się znajdowali, dryfowała w zasięgu wzroku od Wyspy Białej, najpierw po stronie wschodniej, a potem po południowej. Zmierzała teraz zwolna na zachód, co było bardzo dobrą wiadomością i wyglądało na to, że natura postanowiła przenieść ich bez wysiłku na zaliczaną wówczas do Spitsbergenu ziemię północno-wschodnią. Pewnym powodem do niepokoju było natomiast to, że ilość kry wokół ich śnieżnej chaty zaczęła się zmniejszać. Na przełomie września i października upolowali kolejnego niedźwiedzia, a w swym dzienniku napisali tak. 1 października był dobrym dniem, prace przy chatce szły dobrze i myślimy, że 2 cały budynek powinien być już gotowy. Natomiast wieczór był tak bosko piękny, jak tylko można to sobie wyobrazić. Rankiem 2 października doszło jednak do katastrofy. Zaczęło się od dziwnego dudnienia. W pewnym momencie usłyszano trzask, a potem do wnętrza chaty zaczęła wdzierać się woda. Gdy wybiegli na zewnątrz, zobaczyli, że kra, na której się znajdowali, popękała na kilka mniejszych, a jedna ze szczelin przebiega tuż obok ściany ich domu. Według zapisów z dziennika, kra, która nam pozostała, miała średnicę zaledwie 24 metrów i można powiedzieć, że jedna ze ścian naszej chaty raczej zwisała z dachu niż go podpierała. To była wielka zmiana w naszej sytuacji i w naszych perspektywach. Chata i kra nie mogły dać nam już schronienia, chociaż musieliśmy tam pozostać, przynajmniej na razie. Dzień był męczący. Nasze rzeczy oraz zapasy były rozrzucone po kilku krach, dryfujących w różne strony i trzeba się było spieszyć. Na szczęście pogoda dopisała i mogliśmy działać. Nikt nie stracił odwagi, z takimi towarzyszami można sobie poradzić w każdych okolicznościach. Zebranie rzeczy oraz zapasów w jedno miejsce zajęło im sporo czasu. Określili swą sytuację jako ciekawą, choć tak naprawdę mieli poważny problem. Rozważali teraz swe różne opcje, a w tym także możliwość lądowania na Wyspie Białej. I patrząc przez lornetkę, ze zdumieniem dostrzegli, że jednak znajduje się tam coś więcej niż tylko lodowiec, a mianowicie skalista plaża po jej zachodniej stronie. Jeżeli jednak chcieli tam dotrzeć, to musieli się spieszyć, bowiem dryf zaczął właśnie oddalać ich od lądu. Podjęli zatem wspólną decyzję, rozpoczęli pakowanie swych rzeczy do łodzi, a następnego dnia powiosłowali w kierunku Wyspy Białej. Część 4. Tajemnica. Nasi bohaterowie dotarli na Wyspę Białą 5 października i od tego momentu rozpoczęła się zdecydowanie najbardziej tajemnicza część tej historii. Mamy niewiele zapisków z tego okresu. Notatki Frankla urywają się jeszcze przed lądowaniem na wyspie. Notatki Strindberga ograniczają się ledwie do kilku słów. Natomiast 4 strony zapisane ręką Andrii są bardzo zniszczone i mało czytelne i dają pole do wielu różnych interpretacji. Wszelkie zapiski urywają się 8 października, czyli 4 dnia po przybyciu na wyspę. I wygląda na to, że zaraz potem trzej mężczyźni zaczęli ginąć jeden po drugim w tajemniczych okolicznościach. Może się to wydawać naprawdę dziwne. Nasi bohaterowie przetrwali prawie 3 miesiące w warunkach arktycznych
Pokonali setki kilometrów, dali sobie radę z różnymi trudnościami i ominęli najgorsze lodowe szczeliny. Teraz natomiast na stałym lądzie mieli w zasadzie wszystko, czego potrzebowali, aby bezpiecznie doczekać do następnej wiosny. Ich zapasy żywności mogły wystarczyć na wiele miesięcy. Mieli zarówno działającą broń, jak i wiele pudełek amunicji. Byli wyposażeni w odzież, lekarstwa, namiot, koce, śpiwory, kuchenkę, zapałki, sanie i łódź. I przede wszystkim mieli nadzieję i realną szansę na to, że wiosną zdołają wznowić swój marsz na zachód i dotrzeć w takie rejony Svalbardu, które bywają odwiedzane przez ludzi. Kiedy dotarli na Wyspę Białą, musiało wydarzyć się jednak coś nieoczekiwanego, a śmierć zaczęła zbierać swe żniwo, zanim jeszcze zdążyli w pełni rozładować swą łódź. Prześledźmy teraz to wszystko, co wiemy o czterech pierwszych dniach ich pobytu na wyspie. Wylądowali na niej 5 października i na pewno rozbili wtedy namiot. Z zapisków Andrii wynika, że coś tego dnia stało się z ich kuchenką, chociaż jego notatki są trudne do odczytania i trzeba się tu domyślać wielu liter i słów. Jedna z interpretacji mówi o jej zgubieniu, druga natomiast o tym, że się zepsuła. Przypomnę jednak, że tę kuchenkę znaleziono potem w obozie w pobliżu ich ciał i nawet po ponad 30 latach była ona zdatna do użytku. W notatkach jest także mowa o kamieniach na plaży, topografii wybrzeża, chacie ze śniegu i transporcie towarów. I można stąd wywnioskować na przykład, że rozważali budowę na wyspie kolejnej śnieżnej chaty. Drugiego dnia Strindberg zapisał rekonesans po burzy śnieżnej. Andrii napisał natomiast coś o żwirze na śniegu, a także o tym, że widział lisa polarnego. Wspomniał też o niedźwiedziu, chociaż prawdopodobnie tylko w takim kontekście, że chociaż już od jakiegoś czasu nie widzieli tych zwierząt, to ich nowy dom powinien być ustawiony tak, by niedźwiedzie były łatwe do wypatrzenia. Z jego dziennika wynika także, że doskwierały im długie już teraz godziny ciemności, a także kiepska pogoda. Trzeciego dnia Strindberg napisał jedynie słowo przeprowadzka. Wygląda na to, że przenieśli swój namiot w takie miejsce, aby był osłonięty od wiatru przez skałę i przeciągnęli w jego pobliże część sprzętu oraz zapasów żywności. Z dziennika Andrii wynika natomiast ponadto, że zaczęli też zbierać drewno rozrzucone po plaży i zobaczyli gdzieś w oddali niedźwiedzia na morskim lodzie. I tak dochodzimy do ostatniego wpisu inżyniera Andrii, datowanego na 8 dzień października. Podobnie jak w przypadku poprzednich trzech wpisów, tekst jest mało czytelny i niektórych liter i słów trzeba się domyślać. Zacytuję wam jednak jedną z najbardziej prawdopodobnych wersji tego, co napisał. Pogoda wciąż okropna i obawialiśmy się, że będziemy musieli spędzić cały dzień w namiocie. Jednak przynieśliśmy drewno wyrzucone na brzeg, aby móc przystąpić do układania dachu chaty. Dobrze jest móc spać tutaj, na stałym lądzie, gdzie w przeciwieństwie do lodu dryfującego po oceanie nie słychać nieustannego trzaskania, zgrzytania i dudnienia. Czasem zbieramy kości wielorybów i drewno wyrzucone na brzeg i dzięki temu możemy się trochę poruszać, gdy tylko pozwala na to pogoda. Na tym kończą się wszelkie zapisy w dzienniku Andrii. Mamy już teraz pewność, że planowali budowę chaty i wygląda na to, że nie byli jakoś wielce osłabieni czy chorzy, a wręcz przeciwnie, mieli ochotę na wyjście z namiotu i wysiłek fizyczny. Andrii nie zapisał tego dnia całej strony, jak to miał w zwyczaju. I możemy się tu domyślać, że w następnych godzinach wydarzyło się coś niespodziewanego. Strindberg nie pozostawił żadnego zapisu z 8 października, choć po odkryciu dzienników w latach 30. sugerowano, że sporządził jeszcze jedną notatkę 17 października i brzmiała ona w domu o 7:05 rano.
Interpretowano to tak, że pomiędzy 7 a 17 października trwała budowa chaty i wtedy w końcu się do niej wprowadzili. Z perspektywy czasu wydaje się to jednak bardzo wątpliwe. Data 17 października wzięła się stąd, że Strindberg notował czasem różne pojedyncze słowa w swym kalendarzu. Obok dat 5, 6 oraz 7 października znajdują się słowa, które pasują dokładnie do wydarzeń z tych dni, a wobec tego powstało przypuszczenie, że tak samo jest z 17. Nie jest to jednak takie pewne, bowiem w różnych innych miejscach tego samego kalendarza znajdowały się też notatki zupełnie niepowiązane z datą, a wiele poszlak wskazuje na to, że 17 października Strindberg już nie żył. Wszystkie bardziej współczesne źródła, które wpadły mi w ręce, podają, że ostatni znany nam zapis z wyprawy powstał jednak 8 października i mówił o tym, że mężczyźni spędzili tego dnia wiele godzin w namiocie, ale gdy tylko pogoda się poprawiła, wychodzili na brzeg, aby pozbierać drewno. Nie wiadomo, co wydarzyło się później, ale możemy próbować się tego domyślić na podstawie różnych poszlak. Przede wszystkim wygląda na to, że osobą, która umarła pierwsza, był najmłodszy członek wyprawy Nils Strindberg, a to dlatego, że jako jedyny został pochowany pod warstwą kamieni. Nie wiemy natomiast, w jakiej kolejności umarli Frenkel oraz Andri i można snuć przypuszczenie, że odeszli mniej więcej w tym samym czasie, bowiem w przeciwnym razie ten, który przeżył najdłużej, zapewne pochowałby swego kompana. Przyczyna śmierci trzech polarników pozostaje wielką zagadką właściwie do dziś, chociaż przez lata powstało na ten temat wiele hipotez i niektóre z nich zdają się być całkiem prawdopodobne. Chronologicznie pierwszą rozważaną teorią była ta związana z hipotermią. Zakładano, że ludzie, którzy wzięli ze sobą na biegun północny krawaty i modne ubrania, nie wiedzieli, co robią i zginęli po prostu w wyniku wyziębienia organizmu. Ale odkryte później dzienniki zdają się jednak przeczyć tej wersji. Owszem, mieli krawaty, ale mieli też mnóstwo ciepłych ubrań, koce, śpiwór i namiot, a także skóry zwierząt, kuchenkę, zapałki i drewno. Przez ponad 2 miesiące marszu po lodzie narzekali na zimno jedynie sporadycznie. Temperatury nie były wcale ekstremalnie niskie, a nasi bohaterowie zdążyli już nabrać wprawy w sztuce przetrwania w warunkach arktycznych. Niektórzy sugerowali, że zabiło ich może nie tyle samo zimno, co jego połączenie z wyczerpaniem fizycznym i odwodnieniem związanym z biegunką. Tyle, że ostatnie zapisy o biegunce pochodziły sprzed wielu tygodni, a ostatnie zdania w dzienniku sugerują, że mieli ochotę na aktywność fizyczną. Drugą dyżurną hipotezą był szkorbut, czyli jedna z najczęstszych przyczyn śmierci polarników tamtej epoki. Przez wiele tygodni nasi bohaterowie nie mieli dostępu do świeżych owoców i warzyw, co mogło skutkować obniżonym poziomem witaminy C. Warto jednak pamiętać, że jedli dużo mięsa, niedźwiedzi i fok, które również jest źródłem tej witaminy i w zasadzie powinno być zupełnie wystarczające do tego, by nie zachorowali na szkorbut. Trzecią teorię przedstawił w roku 31 stary znajomy widzów tego kanału, to znaczy słynny badacz Arktyki Vilhjalmur Stefansson, znany z 2 audiobooków z serii Dramat w Arktyce. Nie znał przyczyny śmierci Strindberga, ale uważał, że dwaj pozostali mężczyźni mogli umrzeć w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Jak pamiętamy, pogoda na Wyspie Białej była w tym czasie kiepska. Mogła rozpętać się nawet kolejna burza śnieżna i możliwe, że dwaj mężczyźni postanowili ugotować posiłek wewnątrz namiotu. Namiot był przysypany śniegiem, wentylacja praktycznie nie istniała, wiemy, że mieli pewne problemy z kuchenką, a wobec tego niewykluczone, że faktycznie w pewnym momencie doszło do ich zatrucia tlenkiem węgla. Popadli w odrętwienie i zanim zdążyli cokolwiek zrobić, stracili przytomność, a wkrótce potem stracili życie. Z tą hipotezą wiążą się jednak dwa podstawowe problemy.
Po pierwsze, kiedy po ponad 30 latach odnaleziono wspomnianą kuchenkę, było w niej ciągle paliwo. A po drugie, znaleziono ją nie w namiocie, tylko przy półce skalnej w pobliżu ciała Andri. Bardzo podobną hipotezą jest ta, która mówi o wyczerpaniu się tlenu w namiocie, zakopanym pod grubą warstwą śniegu. Sęk jednak w tym, że wbrew niektórym starym doniesieniom prasowym, Andri nie umarł wcale w namiocie, tylko przy półce skalnej. Najbardziej znaną teorią próbującą wyjaśnić przyczynę śmierci trzech mężczyzn jest ta powstała w latach 50. Zbadano wtedy próbkę niedźwiedziego mięsa przywiezionego z ich ostatniego obozu i znaleziono w nim pasożyty powodujące włośnice. Mogą się one przenieść na ludzi wskutek spożycia niedogotowanego mięsa, a jak wiemy, nasi bohaterowie jedli mięso niedźwiedzia także na surowo. Według źródeł, które poznałem, pierwsze objawy tej choroby obejmują m.in. bóle brzucha oraz biegunkę. To oczywiście zgadzałoby się z informacjami, które znamy z dzienników, ale warto podkreślić, że brakuje w nich jakichkolwiek wzmianek o innych bardzo charakterystycznych objawach, to znaczy wysokiej gorączce i bólach głowy. Niektórzy twierdzą, że Strindberg umarł z powodu niewydolności serca wywołanego włośnicą, a jego towarzysze umarli kilka dni później z podobnych powodów. Inni wskazują jednak, że śmiertelność włośnicy jest stosunkowo niska i o ile nie można wykluczyć, że jeden z mężczyzn mógłby mieć pecha, to śmierć ich wszystkich, i to w podobnym czasie, byłaby bardzo dziwna. Niewykluczone, że wszyscy trzej faktycznie w którymś momencie cierpieli na tę chorobę, ale to jeszcze niekoniecznie oznacza, że stała się ona głównym powodem końca ich życia. Inną teorią związaną z problemami żołądkowymi jest zatrucie algami, z których, jak wspominałem, kilkukrotnie zrobili zupę. Analizując zapisy w dziennikach, można przypuszczać, że to właśnie ta zupa w wielu przypadkach poprzedzała wpisy o biegunce, ale jeśli spojrzymy na daty, to okaże się, że miało to miejsce na wiele tygodni przed dotarciem na Wyspę Białą i najwyraźniej nie miało większego związku z ich nagłą śmiercią. Trzy kolejne teorie zostały opracowane w latach 90. Pierwszą z nich było zatrucie witaminą A, która jeśli jest dostarczana w zbyt dużych ilościach, może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Wiadomo dzisiaj, że niezwykle obfitym źródłem tej witaminy są wątroby z ssaków polarnych, takich jak niedźwiedzie i foki. Nasi bohaterowie wiedzieli, że wątroby niedźwiedzi polarnych są trujące, ale nie mieli pojęcia, że dokładnie tak samo jest z wątrobami fok. Z ich dzienników wynika, że zjedli foczą wątrobę niecałe 3 tygodnie przed ostatnim wpisem w dzienniku. Nie istnieją jednak żadne zapisy świadczące o tym, że odczuwali potem objawy charakterystyczne dla ostrej hiperwitaminozy. Mogły się one jednak pojawić później, a ponieważ w ich ostatnim obozie znaleziono fragment szkieletu foki, niewykluczone, że zjedli jeszcze jedną wątrobę już na samej wyspie. Źródła podają, że potencjalna śmiertelność takiego zatrucia nie jest jakoś wybitnie wysoka, ale nie można wykluczyć najgorszego, a wobec tego ta hipoteza pozostaje sprawą otwartą. Kolejna teoria jest również związana z zatruciem, chociaż tym razem nie witaminą, a ołowiem. Jak pewnie pamiętacie, to właśnie ono było przyczyną śmierci 17 norweskich łowców fok na Spitsbergenie, a także wielu innych polarników. W XIX wieku ołów był stosowany do uszczelniania puszek z konserwami, a nasi bohaterowie także byli wyposażeni w takie puszki. Ważną poszlaką jest tutaj fakt, że choć ogólnie rzecz biorąc szczątki trzech mężczyzn zostały poddane kremacji, to zachował się mały fragment paznokcia Andri, a jego późniejsze analizy wykazały wysoki poziom ołowiu. Nie jest to jednak jeszcze dowód przesądzający sprawę, zwłaszcza że ślady ołowiu mogły pochodzić od amunicji trzymanej przez niego w kieszeni.
Nie zanotowano także wszystkich głównych objawów, które powinny wystąpić przy zatruciu ołowiem. Odczuwali co prawda bóle brzucha i stawów, ale nie mamy żadnych zapisków na temat ich ospałości umysłowej czy obłąkania. Wielu ekspertów wskazuje ponadto, że żywność z puszek była jedynie bardzo małą częścią ich diety, a narażenie na kontakt z ołowiem było zbyt małe, by mogło spowodować ich śmierć. Jeszcze inną teorią jest zatrucie jadem kiełbasianym, który mógł być obecny albo w niewłaściwie przechowywanym mięsie fok, albo w konserwach rybnych, które przywieźli ze sobą. Na Wyspie Białej znaleziono zarówno kości foki brodatej, jak i dwie puszki po sardynkach, a wobec tego ta hipoteza pozostaje sprawą otwartą, chociaż nie jest zazwyczaj uznawana za najbardziej prawdopodobną. Zanim przedstawię kilka kolejnych teorii, warto wspomnieć tu jeszcze o kilku obserwacjach, które zgromadzono podczas oględzin obozu w latach 30., a także podczas późniejszej sekcji zwłok oraz inwentaryzacji znalezionych przedmiotów. Po pierwsze, na Wyspie Białej znaleziono apteczkę z lekami. Brakowało w niej m.in. fiolki z morfiną i znaleziono ją później w innym miejscu w obozie. Najbardziej oczywistym wyjaśnieniem tego faktu jest przypuszczenie, że była ona potrzebna na wyspie jako środek przeciwbólowy, a zatem całkiem możliwe, że co najmniej jeden z mężczyzn cierpiał wtedy z bólu, związanego albo z jakąś chorobą, albo powstałym wskutek odniesionych ran. Pojawiły się jednak także domysły, że ten specyfik mógłby zostać użyty również w przypadku, gdyby któryś z nich chciał pożegnać się z własnym życiem. W takim wypadku zastanawiająca byłaby jednak przyczyna podjęcia takiego kroku. Kiedy przybyli na Wyspę Białą, wszyscy trzej byli pełni nadziei na przeczekanie zimy i na możliwie szybki powrót do domu. Nie zużyto ponadto całej fiolki, a jedynie jej część. Po drugie, warto zwrócić uwagę na ułożenie trzech ciał. Frenkel umarł w namiocie albo tuż obok namiotu, na lewym boku z ręką pod głową. Nie miał na sobie butów ani też rękawiczek. Jeśli chodzi o Salomona Andri, to wiele wskazuje na to, że umarł przy półce skalnej odległej od namiotu o kilka metrów. Jego pozycja zdawała się sugerować, że usiadł tam z własnej woli i był oparty o skałę. W kieszeni jego kurtki znaleziono krokomierz, ołówek oraz notatnik z zapisami wydarzeń na Wyspie Białej. Nie zapisano w nim jednak ani faktu i daty śmierci Strindberga, ani też Frenkla. W kieszeni spodni odnaleziono scyzoryk, pudełko zapałek i 7 nabojów, pasujących do dowolnego z ich trzech karabinów. Jeden z nich leżał zresztą tuż obok. W kamizelce Andri znaleziono ołówek oraz chronometr należący do Strindberga, natomiast w kieszeni marynarki kilka najbardziej osobistych rzeczy, które Strindberg posiadał, to znaczy mały amulet, kluczyk do kłódki i przede wszystkim złoty medalion w kształcie serca, zawierający zdjęcie Anny Charlier oraz kosmyk jej włosów. Ciało Strindberga znaleziono złożone pod kamieniami, w małej szczelinie położonej 30 metrów od namiotu. Nie miał na sobie kurtki i znaleziono ją potem w innym miejscu w obozie, co zdaje się sugerować, że została ona z niego zdjęta przez Frenkla albo Andri. Wisiorek z sercem, krzyżem oraz kotwicą na przeciętym łańcuszku znaleziono przy kalesonach Strindberga. Trudno uwierzyć, by nosił go w tak nietypowym miejscu i o wiele bardziej prawdopodobne jest to, że zsunął się on z jego szyi mniej więcej wtedy, kiedy umarł, a to mogłoby sugerować, że zginął na stojąco. Jego ubranie było w wielu miejscach pocięte i wiadomo, że niektóre cięcia przebiegały przez kilka warstw odzieży. Z kolei na jego czole widniało okrągłe wgłębienie o średnicy około 1,5 cm. Ta ostatnia poszlaka dała początek teorii mówiącej o tym, że Strindberg został zastrzelony przez któregoś ze swoich towarzyszy.
Sugerowano, że mogło dojść najpierw do walki na noże i stąd wzięły się cięcia na jego ubraniu, a potem być może ktoś pociągnął za spust. Trudno jest jednak wyobrazić sobie przyczynę takiego przebiegu zdarzeń. Wiemy, że podczas marszu dochodziło czasem do drobnych sporów, ale ogólnie rzecz biorąc, trzej mężczyźni współpracowali ze sobą całkiem nieźle. A żeby zwiększyć swe szanse na powrót do cywilizacji, potrzebowali swojej wzajemnej pomocy. Oczywiście trzeba liczyć się z możliwością, że istniał pomiędzy nimi jakiś poważny zatarg, o którym nic nie wiemy. Może na przykład Strindberg obwiniał Andri za fiasko wyprawy lub jakieś niedopatrzenia w kwestiach bezpieczeństwa. A może doszło jednak do zatrucia ołowiem i co najmniej jeden z nich doznał pomieszania zmysłów, co doprowadziło do tragedii. Nie możemy tego wykluczyć, ale wydaje się, że nie doszło tu jednak do użycia broni palnej. Ich naboje były mniejszego kalibru niż zagłębienie w czole, a analiza raportu z sekcji Strindberga zdaje się sugerować, że mogło ono powstać także po jego śmierci i było to raczej właśnie zagłębienie, a nie dziura na wylot. Z kolei cięcia na jego ubraniach nie musiały wcale powstać z użyciem noża, tylko mogły być dziełem ostrych pazurów. To prowadzi nas do ostatniej, pojedynczej teorii, a mianowicie do ataku niedźwiedzia. Wiadomo, że nasi bohaterowie widzieli te drapieżniki zarówno na Wyspie Białej, jak i na okolicznych krach. W obozie przechowywano mięso foki, a to byłby dla nich łakomy kąsek. Istnieje spora szansa, że Strindberg mógł zginąć właśnie w starciu z niedźwiedziem. I wydaje się to o tyle prawdopodobne, że już wcześniej zdarzało mu się podchodzić do tych zwierząt na niewielką odległość. Zgadzałyby się też nacięcia na ubraniach oraz zerwany wisiorek, natomiast rana na czole mogła pochodzić od zębów drapieżnika. Ale nawet jeżeli ta hipoteza jest prawdą w przypadku Strindberga, to dlaczego zginęli też Frenkel oraz Andri? Jedną z najbardziej przekonujących wersji wydarzeń na Wyspie Białej przedstawiła szwedzka autorka Pia VIII, która spędziła właściwie pół życia na badaniu losów tej ekspedycji. Połączyła ona ze sobą kilka teorii i wyjaśniła zagadkę dość kompleksowo. Warto jednak podkreślić, że jest to nadal tylko spekulacja. Jej wyjaśnienie pasuje do wielu poszlak, ale mimo to nie wiadomo, czy jest prawdziwe. Według tej wersji do tragedii doszło 8 lub 9 października. Śnieg w końcu przestał padać, a Strindberg i Frenkel poszli pozbierać drewno wyrzucone na brzeg. Kiedy wracali, zauważyli niedźwiedzia, który próbował się dobrać do mięsa ich foki. Strindberg zamierzał go przegonić i rzucił się w jego stronę, dokładnie tak samo jak kilka tygodni wcześniej w obozie na Krze. Wtedy krzyki, podskoki i dynamiczne ruchy rękami poskutkowały, ale niestety tym razem drapieżnik nie miał zamiaru rezygnować ze zdobyczy. Powalił mężczyznę ciosami łap, a potem pochylił się nad nim, zadając kolejne rany. Frenkel próbował pomóc Strindbergowi, także podbiegł dość blisko i rzucał w niedźwiedzia tym, co wpadło mu w ręce. Ale ponieważ nie miał przy sobie broni, nie mógł zdziałać za wiele, a w końcu on także otrzymał cios. Zaalarmowany krzykami zareagował za to Andri, przebywający w pobliżu namiotu. Strzał z karabinu przestraszył drapieżnika, który natychmiast uciekł. Okazało się jednak, że dla Strindberga było już za późno. Albo już wtedy nie żył, albo był ciężko ranny. I tak czy inaczej umarł niedługo potem. W starciu z niedźwiedziem ucierpiał też Frenkel, chociaż póki co jeszcze żył. Andri zaciągnął go do namiotu i podał mu morfinę, chociaż patrząc na niego przypuszczał, że nie ma najmniejszych szans na przeżycie. Inżynier wrócił następnie do ciała Strindberga. Zdjął z niego kurtkę i wyciągnął z niej kilka przedmiotów, a w tym medalion zawierający kosmyk włosów Anny. Postanowił pochować swojego kompana i zaciągnął go do niewielkiej szczeliny, a potem przykrył ją kamieniami.
Stan Frankla pogorszył się w ciągu następnych godzin. Niewykluczone, że umarł jeszcze tego samego dnia albo nocy, a nawet jeżeli nie, to było pewne, że umrze niedługo. Z kolei Andri był teraz w okropnym stanie psychicznym. Jego wyprawa zakończyła się kompletną katastrofą. Jego decyzje doprowadziły do śmierci dwóch młodych mężczyzn. I było pewne, że jeśli nawet on sam powróci kiedyś do domu, to czekają go tylko oskarżenia i całkowite publiczne potępienie. Niewykluczone zresztą, że rany zadane przez niedźwiedzia nie były jedyną przyczyną śmierci albo Strindberga, albo też Frankla. I to właśnie Andri, celując do drapieżnika, trafił niechcący któregoś ze swoich towarzyszy. Wiedział ponadto, że jest teraz sam. Sam na arktycznej wyspie pełnej niedźwiedzi, u progu zimy i nocy polarnej. Czuł, że kolejne miesiące będą koszmarem i nie będzie potrafił wytrzymać tego, co go czeka. Według tej wersji podszedł do półki skalnej i oparł się o nią plecami. Wyjął swój dziennik i zawinął go w kilka ochronnych warstw, na wypadek, gdyby ktoś kiedyś go jednak odnalazł. Miał nadzieję, że ludzkość zapamięta go za te dobre rzeczy, które zrobił. Za to, że dążył do poszerzania ludzkiej wiedzy. Miał odwagę zrealizować śmiały plan, wzniósł się balonem nad Oceanem Arktycznym i zrobił wszystko, co w jego mocy, by uratować potem swych towarzyszy. Niestety się nie udało. Był teraz sam, a obok siebie miał broń oraz fiolkę z morfiną. Autorka tej wersji pozostawiła w niej celowo kilka niedomówień. Nie przesądziła na przykład kolejności, w jakiej umarli Andri i Frankel, a także bezpośredniej, ostatecznej przyczyny ich śmierci. Chociaż możemy się domyślać, że Frankel zginął w wyniku odniesionych ran, natomiast w przypadku Andri w grę mogło wchodzić kolejno zażycie morfiny, utrata przytomności, a potem hipotermia. Jak wspominałem, nie ma pewności, czy ta sekwencja wydarzeń jest ostatecznym wytłumaczeniem całej zagadki. Zwłaszcza, że kilka innych hipotez nie zostało do końca wykluczonych. W chwili, gdy to nagrywam, planowana jest jednak kolejna wyprawa na Wyspę Białą z udziałem Bii VIII, archeologów oraz osteologa. Pomysł jest taki, aby poszukać kości, których nie znaleziono w latach 30. i które wobec tego nie zostały poddane kremacji. A dzięki nowoczesnym metodom można by z nich zapewne niejedno odczytać. Jestem bardzo ciekaw, która z przedstawionych teorii przemawia najbardziej do Was i czy macie może jakiś swój własny pomysł na wytłumaczenie tego, co wydarzyło się wtedy na Wyspie Białej. Dajcie o tym znać w komentarzach. A ja tymczasem wspomnę tu jeszcze, że gdyby nasi bohaterowie nie ulegli żadnej chorobie czy wypadkowi i pozostali na wyspie przez 10 miesięcy, to wszystko wskazuje na to, że zostaliby uratowani przez ekspedycję Alfreda Naforsta. Epilog. Anna Charlie czekała na Nilsa przez 13 lat. Jak wspominałem, w roku 1910 wyjechała do Ameryki i wyszła za mąż, a w jakiś czas później przeprowadziła się z mężem do Anglii. W 1930 roku miała 59 lat i przyjechała wtedy na krótko do Szwecji w odwiedziny do krewnych Nilsa. To właśnie podczas tego pobytu dotarła do niej wiadomość o znalezieniu śladów wyprawy na niewielkiej arktycznej wyspie. Nie mogła zostać do października, kiedy odbył się pogrzeb, ale podczas uroczystości w Sztokholmie przy trumnie Strindberga znalazł się wieniec z napisem „Dla Nilsa od Anny”. W jakiś czas później, gdy odczytano wszystkie zapiski znalezione na Wyspie Białej, Anna dostała paczkę listów napisanych do niej przez Nilsa podczas wyprawy. A czytanie tych słów, zapisanych specjalnie dla niej ponad 30 lat wcześniej, musiało być czymś niezwykłym i bardzo osobistym. Prowadzono także poszukiwania listu, który Strindberg wyrzucił w puszce na samym początku lotu balonem nad wyspą Fogelsan. Nie znaleziono go jednak ani wtedy, ani później i bardzo możliwe, że leży on na tej wyspie do dziś.
Zachowało się także pewne wspomnienie, zapisane dokładnie pół wieku po ekspedycji. I brzmi ono tak. Mąż Anny, Gilbert Hawtrey, był wspaniałym człowiekiem, który na wszystkie możliwe sposoby starał się pomóc swojej pogrążonej w smutku żonie zapomnieć. Ale wszystko na marne. Anna nie mogła zapomnieć, a jej dom był pełen portretów zaginionego Nilsa. Anna dożyła wieku 78 lat. Zanim odeszła, przekazała swemu mężowi dwie ostatnie prośby. Pierwszą, by pochowano ją w Anglii i by w przyszłości on spoczął obok niej. Natomiast drugą, aby jej serce poddano kremacji i pochowano w Sztokholmie, tuż obok Nilsa. Gilbert spełnił obie te prośby, a 4 września 1949 roku bardzo leciwi już bracia Strindberga w tajemnicy otwarli jego grób i włożyli do niego małe srebrne pudełko. To były 77. urodziny Nilsa, a serca jego i Anny połączyły się w końcu na zawsze. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Chciałem Wam opowiedzieć o wyprawie Andrii Strindberga i Frenkla od bardzo dawna. I bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogliśmy przeżyć coś razem. Jeśli podobało Wam się moje opracowanie tej opowieści, to proszę Was o komentarz, subskrypcję i łapkę w górę. A jeżeli możecie i chcecie, to także na dołączenie do grona patronów. Każde wsparcie jest ważne i potrzebne do tego, by mogły tutaj powstawać kolejne historie. A ja serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynią. W opisie pod filmem znajdziecie linki do Patronite'a oraz Buy Coffee i zapraszam do ich kliknięcia, szczególnie tych z Was, którzy zastanawiali się nad tym już wcześniej. Do usłyszenia, być może za chwilę w kolejnym odcinku. I uważajcie, proszę, na niedźwiedzie polarne.